Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Wieczorek, jestem kierownikiem Instytutu Badań Naukowych Centrum Myślenia Pawła II, w którego skromnych podwojach się znajdujemy. Bardzo się cieszę, że przyszli Państwo na kolejną, ostatnią niestety z tego cyklu już debatę Porozmawiajmy o człowieku. Dzisiaj tematem jest nagość, piękno czy wstyd. Mam nadzieję, że ten cykl będzie kontynuowany może po wakacjach, ale chyba na pewno w przyszłym roku. To też zależy od Państwa listów, maili, pytań, błagań do dyrekcji wyrażonych, że Państwo potrzebują takich spotkań. Myślę, że wtedy będzie większa motywacja, żeby takie spotkania robić. A myślę, że są ciekawe, bo te spotkania z Państwem dużo nam dają. Dużo jest pytań. Zawsze wychodzimy z jakimś wielkim niedosytem. Więc bardzo dziękuję za przybycie. Przedstawię najpierw szanownych gości. Pani doktor Lidia Zabłocka-Żytka, psycholog, Instytut Psychologii, Katedra Psychoterapii i Poradnictwa. Brawo, brawo. Akademii Pedagogii Specjalnej. Pani doktor w nagłym trybie dołączyła do zespołu, bo poprzednia uczestniczka nie mogła, więc tym bardziej dziękujemy za takie nagłe przybycie. I pan profesor doktor Marek, doktor habilitowany Marek Siwicki, profesor Akademii Pedagogii Specjalnej, pedagog, Instytut Pedagogiki, Katedra Historii Wychowania. Brawa dla pana profesora. Zanim oddam głos dwóm naszym gościom, pozwolę sobie jak zawsze na początku pewien wtręt teologiczno-moralny ze świata Karola Wojtyły wprowadzić. On oczywiście nie zajmował się ani psychologią, ani pedagogiką w naszym rozumieniu, natomiast bardzo interesował się człowiekiem i rozumieniem człowieka. Przede wszystkim tak od strony podmiotowej, kim człowiek jest, kim się czuje. I jego zastanawiał bardzo ten fragment Księgi Rodzaju o tym, że pierwsi ludzie, ci symbolicznie Adam i Ewa, byli nadzy i nie odczuwali wobec siebie wstydu. On mówi, dlaczego nie odczuwali wstydu? Czy to kwestia tylko odzienia? Czy to kwestia braku wstydu seksualnego? Czy może jakieś inne relacje były między nimi? Dlaczego pojawił się wstyd w relacji między mężczyzną a kobietą? Czy możliwe jest dzisiaj, jak on mówił, absorpcja wstydu przez miłość, czy możliwa jest sytuacja, w którym ten wstyd ginie w relacjach bardzo bliskich osób i co się musi stać. I dla niego ten wstyd miał, wstyd może bardziej nagość. On mówił o pierwotnej nagości, że pierwotna nagość oznaczała pewną wewnętrzną dyspozycję człowieka, w której nagość mężczyzny dla kobiety i kobiety dla mężczyzny nie była niczym uprzedmiotawiającym, czy nie skłaniała do uprzedmiotawiania drugiej osoby, ale była czystą oznaką tego, że jest to osoba innej płci. To jest to człowiek tylko innej płci, bez żadnego uprzedmiotowania, seksualizacji. Czyli nagość była jakimś wyrazem wnętrza człowieka, jego człowieczeństwa. Potem ten wymiar nagości został według Wojtyły zatracony przez pojawienie się wstydu. Tyle Wojtyła, tyle teologia czy antropologia biblijna. Jak dzisiaj nagość my rozumiemy, jak rozumieją ją przedstawiciele nauk humanistycznych, jak przeżywamy własną nagość, czy potrafimy o niej mówić, mimo że jest tak dużo, to czy naprawdę my ją rozumiemy, akceptujemy i potrafimy zdrowo ją jakoś prezentować. No o tym dzisiaj będzie nasza rozmowa. Jako pierwszego proszę o zabranie głosu pana profesora. Szanowni Państwo, staję przy mikrofonie, bo to się nagrywa, żeby było słychać. To tylko dlatego. Każdy z Was pewnie ma tremę przed każdym wystąpieniem. I nie ma tak, że się nie ma tremy. Ja mam tremę, koleżanka ma tremę, doktor ma tremę, tylko udaje, że nie ma tremy. Każdy ma tremę, jak występuje. W związku z tym proszę się nie przejmować, jak mi ręce zaczną chodzić, kartki wylatywać. To tak zawsze jest. I od razu. Szanowni Państwo, tydzień temu w czwartek poszedłem sobie do mojego księdza Piotra. To jest taki mój ulubiony młody ksiądz, którego gonię do doktoratu. I on sobie bożociałowe kazanie zaczął od cytatu. I mówi tak, że to nie dlatego, że mi się nie chciało, tylko że ja nie dałbym rady powiedzieć tak, jak w tej książce Ramona Romano było napisane. Nie dałbym rady tak powiedzieć. To wziąłem i dlatego wam tutaj cytuję. W związku z tym ja też mam przed sobą cytaty, powypisywałem cytaty, mam przed sobą kartki, ale to też szacunku do Państwa, do słuchających. No, są te beściaki, którzy z pamięci zasuwają. Może i tak. Natomiast uważam, że to jest taki szacunek. Mam na kartce napisane, mam przygotowane, przemyślałem to i do was mówię. To już się tłumaczę, prawda? W ten sposób. To myślę tak. Tak zrobię na debacie, jak swojego Piotra posłuchałem. Na debacie o nagości. Temat niezwykle trudny. Rozmawiając z kolegami przed debatą, bo ten temat wkręcał.
Ja ze studentami rozmawiałem, ze studentkami, poprosiłem je o napisanie na tezy, na te tezy, które sobie przygotowaliśmy, żeby się wypowiedziały. I to mam. I to Państwu na końcu, jak dotrwacie, to też przedstawię. Zebrałem to. Bardzo ciekawe opinie młodych ludzi. A zatem mam przed sobą cytaty. Napisałem też tytuł do wystąpienia, żeby nie było. Nagość i ciało, emanowanie nierezolutne. W nawiasie to nierezolutne. I mam akapit o tym, o czym chcę do Państwa dzisiaj mówić. W tej mojej pedagogicznej, hasłowej refleksji. Wspomnę zatem jedynie o nagości w relacjach językoznawców czy przy powieściach ze słowników, ale i o nagości na obrazach wybitnego malarza współczesnego i postrzeganiu cielesności wewnętrznej z dużej litery w komentarzu Olgi Tokarczuk. To jest ten pistolet, który wisi w teatrze zawsze na przedstawieniu. Że on w pewnym momencie strzeli. Męczy mnie to zawsze. Kiedy wreszcie? Nie męczcie się. To jest ten obraz. To jest ten obraz Kuby Ziółkowskiego, o której Olga Tokarczuk też mówi. Spróbuję Państwa zaciekawić Mariną Abramowicz jej sztuką performance'u z użyciem nagości, ale i nową lalką Barbie personifikującą cielesność, uwaga, sprinterki Ewy Swobody. Ma lalkę swoją. To ta duża dziewczyna, taka wytatuowana, co oddechu się nie weźmie, ona już 100 metrów przebiega. Nie? Taka. I ma swoją lalkę Barbie. Chcę też zwrócić uwagę na lalkę, jeśli już przy lalce jesteśmy, jako przykład projektowania ciała w zabawce dziecka i jak związane z cielesnością elementy świata dziecięcego konstruują postawy życiowe dziecka przekładające się na przyszłe życie. To Lidka, doktor Lidka o tym też będzie pewnie mówiła. Nawiążę też do psychologii rozwojowej, by wskazać kluczowe okresy, kiedy nagość stanowi klucz do prawidłowego rozwoju dziecka. I sporo tu mitów jest. Bardzo dużo jest mitów. Ale też wspomnę o pewnej nonszalancji internetowej rodziców w publikowaniu zdjęć dzieci przez osoby dorosłe i przez rodziców. No, taka nonszalancja. No i o studentkach już mówiłem. Mam na końcu, co studentki sądzą na temat ciała, nagości i golizny. One sobie takie trzy kategorie wyszczególniły, nie słuchając doktora. Zajrzałem, proszę Państwa, przez spotkanie do zawsze pomocnego i zwykle niezawodnego zbioru łacińskich sentencji i przysłów autorstwa Michalunia. To jest dikta, takie grube kolory. Bardzo, 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 bardzo przydatne, jak się przygotowuje wystąpienia. I tam wyszukałem dwa hasła. Nagość i nagi. I tam Horacemu przypisana jest tam naga prawda. To chyba najbardziej osłuchana i używana sentencja. Z kolei nie wolno obnażać Pawła, by odkryć Piotra. Oraz nadzy się rodzą, których ziemia przyjmuje nagich. To Wilhelm Binder. I jeszcze jedno. Rozbójnik pomija golca. To Seneka. Zaś nagi nie może być obrabowany nawet przez 10 rozbójników. To z kolei Apuleusz. Zajrzałem też do książki 1000 słów Jerzego Bralczyka. Wśród tych niepokojących, bo on klasyfikuje, Bralczyk wymienia negliżować i pisze, że podstawowe znaczenie tego słowa to lekceważyć czy zaniedbywać. Można więc negliżować na przykład czyjeś pomysły. Ale negliżować się to raczej zaniedbywać się i występować w negliży, odkrywać swoje ciało, rozbierać się, ubierać niekompletnie. Stąd i negliżować coś może też oznaczać ukazywać, ciekawe, słabe strony, obnażać. Jerzy Bralczyk ciało umieszcza wśród słów, na których nam zależy. To też jest klasyfikacja jego. Nam zależy na tych słowach. A to dlaczego? Jesteśmy otoczeni ciałami, cokolwiek istnieje realnie, ma wymiar cielesny. Ciało to nie tylko, czy nie tyle substancja, ale też substancji kształt określony. Nasze ciało to nie mięso, czy jakaś tkanka, to cały organizm, zamknięta całość. Moje ciało, ludzkie ciało,
całe ciało. Mam na półce album Wszyscy jesteśmy moi, wszyscy jesteście moi, Jakuba Juliana Ziółkowskiego. Obraz Duch Przewodnik 2001, taki opis fajny, gwasz, akryl, terakota, polestyren, tynk, panel. Z czego on to wszystko robi? Maluje coś takiego dziwnego. Przyznam, że nie bardzo rozumiałem, bo się znamy, co Kuba maluje. Dużo tej nagości u niego w tych obrazach jest. Ale kiedy poczytałem Olgę Tokarczuk i jej wstęp, wnętrze ukryte, żywe, do katalogu wystawy, gdzie ten obraz Kuby Ziółkowskiego się znalazł, powiedziałem, okej, już wiem. Otóż noblistka pisze, w kulturze ludzkie ciało funkcjonuje jako z dużej litery zewnętrzne, gładkie, sprężyste, czyste, erotyczne. Zewnętrzność ludzkiego ciała wchodzi we wszelkie interakcje ze światem, jest głównym aktorem na scenie życia. Takie ciało daje się rozpoznać jako indywidualne i niepowtarzalne. Staje się emblematem albo maską. Ale wnętrze ciała pozostaje niechętnie odkrywaną tajemnicą, niepokojącym bagażem z ukrytą bombą, która bułka w godzinie śmierci. Prace Jakuba Ziółkowskiego mierzą się z tą wnętrznością w niespotykany do tej pory sposób. Odnoszą się bowiem do pewnego nieustannie wypieranego przez nas paradoksu, z którym my, cieleśni, musimy się stale mierzyć. Jako że mając ciało, którego istotą jest wewnętrzność, skupiamy się tylko na zewnętrzności. W ten sposób przywołują one ową odwieczną tajemnicę, jaką rzeczywistość ukrywa przed nami swoje wnętrze. Obcujemy więc ze światem fałszywie uproszczonym, sprowadzonym do swojej powierzchni niskowymiarowym. Widzimy to, co zewnętrzne i pomijamy kosmos wewnętrzności. Olga Tokarczuk jeszcze przytacza swoje takie fajne określenie kamkloksyryzm. Trudno się nawet czyta, ale ona uknęła to określenie, napatrzenie na obraz i na wszystko z bliska. No nie bądź w pewnej odległości od każdej sprawy. Podejdź, obejrzyj, tak jak ja obejrzałem, poczytałem, tekst blisko przed oczy popatrzyłem i zrozumiałem, co Kuba namalował. Kuba jest fajny chłopak, no, fajny chłopak. Wiem, dlaczego ta ręka, wiem, dlaczego na sercu jest ta ręka. Ale do Maryny Abramowicz może przejdziemy, bo też zapowiadałem. Jestem fanem Maryny Abramowicz. Mówią, że performance to nie sztuka, ale ja lubię performance. I ta światowej sławy performerka, bez zbędnego wstydu, bez obłudy, śmiało wykorzystuje nagość do badania relacji jej jako osoby, przedmiotu, podmiotu, tematu w performance z uczestnikami, podkreślam, aktu sztuki. Jest to akt sztuki. Otóż Maryna Abramowicz opisuje pewien performance bardzo ciekawy, interesujący nas tutaj. Ubrana w czarne spodnie i koszulkę stanęła za stołem galerii Studio Mora w Neapolu. Był rok 74, na którym znalazły się między innymi młotek, piła, ptasie pióro, widelec, flakon, perfuma, siekiera, róż, nożyczki, igła, szminka, nóż do krojenia, rozmaite inne rzeczy. Był też pistolet, a obok niego nabój. Performance miał trwać 6 godzin. Publiczność odnalazła na stole instrukcję. Na stole znajdują się 72 przedmioty, których można użyć w stosunku do mnie według własnego uznania. Jestem przedmiotem, napisała Abramowicz. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za to, co się zdarzy. Przez 3 godziny w zasadzie nic się nie działo. Niewiele się działo. Od czasu do czasu ktoś tam wręczył róże, otulił szal. Kobiety przeważnie mówiły zebranym w galerii mężczyznom, bo to byli mężowie i żony, więc mężowie byli ostrożni, ale kobiety ich podpuszczały mężów, co mają robić. I chyba tylko, pisze Abramowicz, dzięki obecności tych kobiet nie zostałam tego wieczoru zgwałcona. Atmosfera stawała się naładowana seksualnością. Któryś z mężczyzn rozciął mi nożyczkami koszulę i zdjął ją ze mnie. Byłam niczym kukła,
całkowicie bierna. Stałam z obnażonymi piersiami. Jakiś mężczyzna obfotografował mnie. Kolejna napisała mi szminką na czole end. Dwie osoby pochwyciły mnie i nosiły po galerii. Później położyły na stole, raz postawiły nogi i wbiły nóż w blat. Tuż przy moim kroczu ktoś kłuł mnie szpilkami. Ktoś inny powoli wylał mi na głowę szklankę wody. Jeszcze ktoś naciął mi nożem szyję i zlizał krew. Pewien mężczyzna, bardzo niski, stanął obok mnie, ciężko dysząc. Przestraszył mnie. Po chwili załadował pistolet i włożył mi go do ręki. Przesunął ku szyi i dotknął spustu. Zrobił się szum i wywiązała się bójka. Mężczyznę wyrzucono z galerii. Publiczność coraz bardziej się uaktywniła po tym fakcie. Wpadła w trans. Wyglądała jak, a ja wyglądałam jak półtora nieszczęścia. Półnaga. Krwawiłam. Moje włosy ociekały wodą. I wtedy stało się coś bardzo dziwnego. Reakcja na ciało. Gdy do nich podeszłam, pospiesznie wybiegli z sali. Wszyscy wybiegli z sali. I dopiero nazajutrz galeria odebrała dziesiątki telefonów. I ludzie mówili, że im bardzo przykro, że nie w pełni zdawali sobie sprawę z tego, co się działo, nie mieli pojęcia, co w nich wstąpiło. A ty, to był po prostu, jak napisała Marina, performance, którego istotą jest współtworzenie wydarzeń przez publiczność i artystę. Bez komentarza, tak jak z kina. Nagość na polityczny, nie tylko polityczny użytek. Oto kilka faktów. W listopadzie 2011 aktywistki ukraińskiej grupy Femen, słynące z prowokacji dokonanych w Topless, spróbowały wtargnąć podczas niedzielnych uroczystości z udziałem papieża na plac Świętego Piotra w Rzymie. Udało się jednej. W przezroczystej bluzce pokazywała swoje piersi i napis „Wolność kobiet”, wykrzykując „Jesteśmy wolne”. Dzień wcześniej, nieco dalej, na Lateranie. Trzy z nich, każda pomalowana na inny kolor, w kolorze włoskiej flagi, protestowały przeciwko polityce Berlusconiego. W październiku 2008 20 osób przed Parlamentem Europejskim protestowało też ciałem przeciwko chcąc, żeby zakazano walki byków. Na okładce Nirwany z roku 1991, to Państwo pewnie znakomicie pamiętacie, tytuł Nevermind, widniał rozkoszny niemowlak uśmiechnięty i pod wodą z płynącym dolarowym banknotem. Był to Spencer Eldek, który pozował jako dziecko, a teraz jako dorosły złożył pozew do sądu o zadośćuczynienie wykorzystania jego wizerunku i krępującej go nagości. Ale to nie jedyna okładka z niemowlakiem i spływającym dolarem. Niemowlakiem w całej okazałości. Black Sabbath prezentowało na płycie niemowlaka w czerwieni z zębami oraz paznokciami symbolizującymi upiora. Słodziak z lodem, z pampersem patrzy z okładki grupy Depeche Mode. Depeche Mode zamieściło z kolei niemowlaka z przepaską na oczach. I te akurat nie doczekały się procesów. I do tej cielesności w zabawkach dziecka chciałem iść. Ja się zajmuję dzieciństwem, mediami, ale mediami w kontekście dziecka, bo ten okres jest fundamentem, to jest okres najważniejszy. Co się z dzieckiem stanie we wczesnym jego okresie rozwoju, to potem to się przełoży na życie. To jak w miłości, jak jest na początku miłość, to do końca ten fundament podtrzyma to wszystko, co stworzy para. Tym, co decyduje najpierw o nadaniu ludzkiego charakteru zabawce, jest twarz. Ciekawa rzecz. Twarz. Zwłaszcza oczy. Jest to część ciała najszybciej rozpoznawana przez dzieci, jeszcze przez niemowlęta. Stanowi ona wyraz indywidualności przedmiotowi obdarzonemu twarzą. Można więc przypisać ludzkie właściwości. Zabawki stają się podobne ludziom i wchodzą w szczególną relację z dziećmi. Właśnie w relacji twarzą w twarz. Jeśli mamy do czynienia z twarzą, reszta może być umowna. Popularne szmacianki bardzo niedokładnie odwzorowują cechy i proporcje ciała ludzkiego. Mają jednak właśnie wyrazistą, zrobioną ze sztucznego tworzywa twarz.
Oczy, przede wszystkim oczy. Pamiętacie Państwo ten film, to jest biograficzny film Wielkie Oczy z Margaret Keane, która malowała wielkie oczy dzieci. Wiemy dlaczego, bo te oczy były najistotniejsze, zwracała uwagę na oczy. Zresztą jej partner podpisywał to wszystko, ona to malowała. Potem się dopiero okazało, że to nie on, tylko ona to malowała. No, ale to tak bywa. Tak bywa czasami. Ale wracamy. Idę do lalki Barbie. Czy lalki Bratz. Lalka Barbie, 1959 rok. Lalka Bratz, inna zupełnie, ale to jest początek XXI wieku. Które różniąc się niuansami, zarazem, to razem wzięte ilustrują współczesną przemianę stosunków do ciała i cielesności. Obie charakteryzuje to, że mają specyficzne kształty i nadawany jest im indywidualny charakter. Posiadają imiona, upodobania, historie. Odbiorcy odnoszą się do nich jak do osób, przy czym ciało jest siłą rzeczy najbardziej urozmaicane. W przypadku Barbie problematyczny jest wiek, zauważcie, jaki miałaby ona odwzorowywać. Figura, wydatne piersi świadczą o tym, że jest to kobieta dojrzała. Ale ma jednak cechy nastolatki, a jej twarz uformowana jest na podobieństwo twarzy dziecka. Lalka stała się ucieleśnieniem niepożądanej wizji kobiety i jej ciała spłycającej, uprzedmiotawiającej, sprowadzającej ją do roli obiektu seksualnego pożegnania. Stała się nie tylko nośnym obrazem, to cytaty, ale też wzorem do naśladowania, punktem odniesienia dla milionów kobiet. Jej żywe kopie sprawiają, że wydaje się odległym, lecz osiągalnym ideałem młodzieżności i kobiecości. Bauman uważał, napisałem, że Barbie to marzenie wielu dziewcząt czy kobiet. Fantazja o ciele doskonałym, które jest wiecznie młode, sprawne, ponętne seksualnie. Ale Barbie to produkt modernistycznej ideologii. Bratz zaś wydaje się być ideą ciała konstruowanego na własne potrzeby, bez ograszenia. Ni to nimfomanka, ni kobieta, ni dziecko o chudych jak patyczki nóżkach, wielkich oczach, dużych piersiach i ustach. Bratz przedstawia ciało kobiece zdeformowane, czy też udoskonalone aż do granic absurdu. Barbie w porównaniu z nią wydaje się wzorem harmonii i niewinności. Lalka Barbie, jeba swoboda. Ubrana w jasnofioletowe shorty i top, i pomarańczowe buty. Lalka, podobnie jak Ewa Swoboda, ma oczywiście tatuaże. Podobnie jak Ewa Swoboda ma tatuaże i Ewa Swoboda, ale jest szczuplutka bardzo. Możecie wejść, Ewa Swoboda, lalka Barbie. Zupełnie inna jest. Inna jest taka fajna ta lalka. Ta fajna Ewa Swoboda jest w tej lalce. Ale Ewa Swoboda mówi tak. Moja historia pokazywała, że zawsze warto być sobą. Ona jest kontrowersyjna. Fajnie biega, ale no po co? Ona jest taka jakaś dziwna. Taka... I tą cielesnością emanuje. Nie trzeba spełniać niczyich oczekiwań, ani dopasowywać się do narzuconych ram, by osiągnąć swoje cele. Każdy z nas ma prawo wyrazić siebie na swój sposób. No ma. A Iga Świątek awansowała do finału Roland Garrosa. I nie ma lalki Barbie, a Ewa Swoboda ma, bo się wyróżnia, nie? Przechodzę do dziecka. Ja chciałbym to, drodzy Państwo, nieco skrócić i zająć się pewnym przykładem związanym z dzieciństwem. I chciałbym ten przykład napiętnować, dlatego go przytaczam. Zainteresowania różnicami w budowie ciała pojawiają się u dzieci około 6 roku życia. To początek tak zwanego konfliktu płci. Czas ciekawości, co kryje się pod ubraniem chłopaka czy dziewczynki i na odwrót. Młode damy częściej inicjują pokazywanie się nago, jak ich rówieśnicy dżentelmeni. Okazją są ku temu różne tam sytuacje takie związane z doktorem i normalna w tym wieku ciekawość i chęć bliższego poznania. I przykład. Wyjąłem przykład z pewnej książki, bardzo dobrym językiem napisana. W zakamarka szkolnej szatni kilkulatek został przyłapany przez woźną, kiedy usiłował koleżance ściągnąć dolne partie ubrania. Dziewczynka większa i silniejsza od napastnika niby się opierała, ale w istocie była całą akcją bardzo zainteresowana. Jak później zeznał chłopak, sama zaproponowała taką zabawę, ale nie wywiązała się ze swojej części umowy. To znaczy, on pokazał, ona nie pokazała. Chłopak został, uwaga,
oskarżony. No oczywiście woźna zrobiła raban, jak to woźna. Krzyk zrobiła i chłopak został oskarżony o próbę gwałtu. A rodzice musieli go zabrać ze szkoły, sprawiwszy mu solidne lanie oraz deklarując, że poślą syna do psychiatry. Takich sankcji, uwaga, domagali się o zgrozo nie tylko rodzice dziewczynki, ale i sami nauczyciele. Choć chłopak pewnie nie bardzo wiedział, co to gwałt, ale i co to stosunek płciowy. I tu zdaniem psychologów, pozwolę sobie mówić o psychologach, i pewnie doktor to potwierdzi albo zaneguje i powie, że opowiadam nieprawdę, że zdaniem psychologów zajmujących się podobnymi sytuacjami, oni mówią, że one zanikają w pamięci dziecka w wyniku wypierania czy terapii. Ale zostają tylko pozornie usunięte, bo przebyte sytuacje i uraz zostają i są aktywnym, drzemiącym źródłem w podświadomości, trapiącym już w dorosłym życiu neurotycznych problemów, psychicznych zaburzeń i seksualnych dewiacji. Koszmar dzieciństwa dla tych osób nigdy się nie skończy. Ale rodzice w tej nonszalancji błączą, fotografują, zamieszczają zdjęcia, słynny sharenting, w skrócie aktywność rodziców w mediach społecznościowych. I wiecie, jeśli ile odmian się narobiło tego sharentingu? Patrzę, jest taki oversharenting, co tam jeszcze jest, parental trolling, potem commercial parental, czyli family, pełno tego jest. No, naukowcy to klasyfikują. No a dlaczego? No bo dziecko dzięki rodzicom i dorosłym zaczyna mieć datę urodzenia przed urodzeniem. No bo jeśli mu się zrobi zdjęcie rentgenowskie, USG, no to już jest na zdjęciu, już ma datę urodzenia. Taką cyfrową datę urodzenia. I drodzy Państwo, Co na temat nagości myślą studentki pedagogii? To są studentki trzeciego roku, pedagogii i kreatywności. Nagość jest, i to już będzie koniec, Nagość jest czymś osobistym, indywidualnym i dzieląc się nią z drugą osobą, pozbawiamy się pewnego rodzaju obrony i bariery, jaką mogą stanowić ubrania. Może czasem warto posłuchać kogoś, kto patrzy na nasze ciała nie przez pryzmat kompleksów. Kogoś, kto nie dopatruje się w nich niedoskonałości, bo są one normalne. Nagość może stać się niewidoczna, kiedy ma to związek z naszym zdrowiem, wizyta lekarska lub chociażby w sztuce. Nagość jest powszechna na obrazach czy rzeźbach, w teatrze. Jak się na lupę pójdzie zwłaszcza, nie? Od razu zaczyna się od nagości. Ale teraz na spotkaniach teatralnych warszawskich zwróciła mi uwagę koleżanka, bo poszła, mówi, wiesz co, bo zapytałem o nagość. A wiesz co, teraz nie jest taka zero-jedynkowa. Jest taka ukryta bardziej, ale na emocje jak działa, a na uczucia jak działa, nie? Gesty i tak dalej. Ale pani woli jak lupa. Jak lupa pokazuje. Na spektaklu, który trwał 6 godzin, to aktorki nie wytrzymały, bo lupa siedzi z tyłu i komentuje. O, cicho bądź, daj nam grać w końcu na 5 godzinie. No tak bywało. Ale wracamy. Pokazywanie swego gołego ciała jest czymś innym niż sama nagość. Nagość brzmi i jest niewinna, jest czysta, pochodzi z głębi natury. Nagość jest obnażeniem, ukazaniem tego, co ukryte. Nie tylko w ciele, ale także w psychice. Gołe ciało natomiast ma ogromną moc. Możemy posługiwać się nim, aby pokazywać siłę, uwodzić. Nagość jest chyba czymś, co budzi we mnie dużo obaw, ale też jest bardzo intrygująca. Są osoby, które traktują swoją nagość zarobkowo. Obejmuje to cały sekus, working oraz pewną część influencerów. Nie wpływa to korzystnie ani na odbiorców, ani na dawców takich treści. Według mnie sprzedają najdelikatniejszy aspekt cielesności, nieodwracalnie utracając go. Szczególnie niebezpieczna jest nagość dzieci
na przykład na plażach publicznych. Tym sposobem pozbywamy dziecko intymności, wystawiając je na widok innych. Pedofile również mogą korzystać z takich plaż, ale w te wątki, umówiliśmy się, już nie wchodzimy szczegółowo. Był to temat na kolejną opowieść. Nieprawdaż, zwracam się do doktor Litki, która będzie kontynuowała opowieść. Dobrze? Gdzie sobie życzysz tutaj? Dobrze. Dobry wieczór Państwu. Wspomniane zostało, że ja w sytuacji... Jeszcze 2 godziny słońca, ale już jakiegoś... Tak. Dobry, piękny czerwcowy wieczór Państwu przy słońcu. Proszę Państwa, tak jak było wspomniane na początku, zostałam awaryjnie poproszona o to, żeby spotkać się z Państwem i bardzo chętnie przyjęłam to zaproszenie. Ja też tak myślę, że nie ma przypadków, ale bardzo chętnie przyjęłam spotkanie, czy zaproszenie na to spotkanie, żeby porozmawiać o człowieku. Codziennie pracuję z ludźmi jako psycholog kliniczny, jako psychoterapeuta i rozmawiam z człowiekiem, tak? No często też oczywiście o tym człowieku, rozmawiam ze studentami również. Dzisiaj mam ochotę porozmawiać z Państwem o człowieku i takim temacie nagość, piękno czy wstyd. I mam nadzieję zainspirować Państwa do takich 3 elementów spojrzenia na ten temat. No i później mam nadzieję do debaty i rozmowy na ten temat. Pierwsza kwestia. Jestem przekonana, że nie należy wykluczać, mówiąc o nagości, piękno czy wstyd. Że to idzie wspólnie, to idzie razem, często w biegu życia, o czym za chwilę też opowiem, przeplata się. Jeśli myślimy o ciele, patrząc na obrazy, czy patrząc na nagie ciała osób, nie tylko kobiet, panie profesorze, mężczyzn również, możemy zauważyć piękno ludzkiego ciała. Widać to w wielu galeriach, ale jednak jeśli tylko skupiamy się na doświadczaniu piękna, doświadczaniu estetycznym, dochodzimy do tego, że to ciało zaczynamy uprzedmiotawiać. Tak? Natomiast no, jest to ciało czyjeś, jest to ktoś, gdzie we wnętrzu jest jakaś osobowość, są jakieś emocje, myśli, przeżycia. I to jest jedna rzecz. Druga kwestia, jeśli tylko pomyślimy o nagości ze wstydem, schowamy się ze wstydem, kojarzy mi się to z pewnym takim histerycznym doświadczaniem nagości właśnie, z bardzo silnymi emocjami. Emocje są bardzo ważne, natomiast dobrze jest, jeśli sobie z nimi radzimy, tak? Z każdymi emocjami. Zatem wstyd. Powtarzam to wielu osobom, odrobina wstydu nigdy nie zaszkodzi, tak? Na pewnym poziomie. Zatem pierwszy punkt, nie wykluczajmy, nie rozumiejmy tych pojęć wykluczająco. Gdy mówimy o nagości, to albo o pięknie, albo mówimy o wstydzie. One mogą się przeplatać. Drugi punkt, na który chciałabym Państwu zwrócić uwagę z psychologicznego punktu widzenia, to jest coś, w czym czuję się dobrze, w czym pracuję na co dzień. Gdy mówimy o człowieku, aktualnie najczęściej mówimy o człowieku w takim modelu biopsychospołecznym. W tym modelu biopsychospołecznym jest również element duchowy. Ja zawieram go w obszarze psycho. Gdy popatrzymy sobie na nagość w aspekcie biologicznym, pan profesor o tym już powiedział, rodzi się dziecko. Ono najczęściej jest takie okrąglutkie, tłuściutkie, najczęściej. To ma ewolucyjnie bardzo duże znaczenie, żeby był ktoś, kto się nim zaopiekuje. Jeśli ktoś z Państwa, jeśli Panie miały doświadczenie urodzić dziecko i mieć nagie ciało dziecka na swojej nagiej piersi, myślę, że to jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń. I tu nie ma wstydu, tu jest ogromna radość, tak? Cieszymy się tym. Podobnie, patrząc na historię życia człowieka, bardzo często małe dzieci, i to pan profesor też mówił o tym, nie wstydzą się, tak? Dopiero wręcz ciekawią się, naturalne jest, że sprawdzają swoje ciało, dotykają różnych miejsc. Ostatnio pewien 4-latek zapytał moją córkę, troszkę starszą, ona była absolutnie oburzona, bo jest większym, jest starsza, zapytał, czy chciałaby zobaczyć jego sisiaka. 4-latek, absolutnie, ja bym tutaj nie pozywała rodziców, ani nie,
nie martwiłabym się. On poznaje swoje ciało i chyba bardzo cieszy się, że ma taki element swojego ciała. Natomiast z kolei inne dziecko w wieku lat 9, obserwując watykańskie, w Watykanie obrazy, no ta dziewczynka była w ogóle oburzona, że tutaj są same golasy. Ale to jest znowu etap rozwojowy, to jest czas latencji, kiedy ta seksualność nie jest zainteresowaniem i wręcz można powiedzieć, że wchodzi element społeczny, czyli pewnych zasad. My jesteśmy w takim społeczeństwie, gdzie generalnie chodzimy ubrani. Tak, to są pewne nasze zasady społeczne. Zatem jeśli ktoś biega na ulicy nago, może budzić niepokój. W naszych warunkach, chyba że jest z innej kultury, w naszych warunkach takie są normy społeczne, że w różnych okolicznościach powinniśmy, stosujemy się do tego albo nie, ale generalnie ubierać w jakiś sposób. Tak, to są pewne normy społeczne i tego uczymy też dzieci. Ale patrząc, proszę Państwa, w biegu życia dalej, nastolatkowie przyglądają się swojemu ciału, zmieniającemu się ciału. Ono czasami zaczyna niepokoić, bo coś mi rośnie. Jakoś się zmieniam. Nie do końca podobam się. Pan profesor mówił o lalkach Barbie, Flair, ale również inne lalki są teraz pokazywane. Inne wzorce piękna, mody. No i może budzić się pewien niepokój rozwojowo. To jest również naturalne. Dlatego ważne jest, żeby o tym rozmawiać, pytać, co jest piękne, co niepokoi, co może pomóc na przykład nastolatkom, żeby tworzyć swoje adekwatne poczucie własnej wartości, żeby czuć się w swoim ciele, szanować to ciało. Ale myślę sobie też, że nie zostawajmy tylko przy ludziach młodych czy dorastających. Osoby starsze, proszę Państwa. Ta nagość wówczas czasami może u osób starszych budzić wstyd, ale czasami też obojętność. Już jest mi obojętnie, czy ktoś na to patrzy, ale żeby ktoś pomógł mi pójść do toalety, pomógł mi umyć się. Przyzwyczajam się do tego, że moje ciało może nie jest piękne, może nie działa, tak może być, nie musi, ale też niekoniecznie już się wstydzę, a może bardzo się wstydzę. Nie byłabym tutaj bardzo taka jednoznaczna. Ale chciałabym Państwu zwrócić uwagę, że w tym modelu biopsychospołecznym naturalne jest, że ciało się zmienia, że ono bywa piękne, że ono, jeśli patrzymy na różne normy społeczne i reakcje na to ciało, może stawać się czymś, co jest naszą siłą, pomaga nam funkcjonować, dlatego że dbamy o nie. Ono jest wtedy silne, możemy się rozwijać, różne rzeczy działać, a może być też, jak myślę sobie o moich pacjentach chorujących na zaburzenia odżywiania, czy pacjentach, którzy cierpią na zaburzenia osobowości, im się nie podoba ich ciało, bądź pacjentach po bardzo inwazyjnych zabiegach chirurgicznych i po zmianach, którzy właśnie wstydzą się ze względu na inny wygląd, niepasujący do tego ogólnego wyglądu, myślę sobie, że może być właśnie czymś, co jest trudne, czy dostarcza trudnych doświadczeń, tak? Dostarcza lęku, nie tylko wstydu. Można by było o tym mówić dużo. Ja chciałabym bardziej Państwa zainspirować do tego, żeby nie bać się mówić o nagości. Jest to nagrywane, może wytniemy to. Kiedyś mój syn 7-letni zadał mi pytanie. Ja bardzo chciałam być mamą, która edukuje, jest gotowa odpowiadać na różne pytania. Wtedy akurat pieliłam ogródek. I on mnie zapytał: mamo, co to jest seks? Ja trzymając, wiecie, motykę w ręku, wstałam, wyprostowałam się i mówię: zaraz, już tutaj jestem teraz nie w ogórkach, tylko jestem z moim synem. I on tak widział pewnie dziecko, obserwuje mamę, że mama tutaj już biedna się męczy. I mówi: mamo, czy to jest całowanie się nago pod kołdrą? 7-latek. Całowanie nago pod kołdrą, tak? No, jest nago, jest całowanie, ale jest pod kołdrą jednak, tak? Myślę, że to bardzo dobra definicja seksu dla 7-latka wtedy w tym ogródku, w tych okolicznościach. Ja mówię tak, aha, i pobiegł łapać ślimaki, tak? Znaczy, to jest też taki przykład, proszę Państwa, że gdy mówimy też o nagości, gdy mówimy o nagości, tu bym się zatrzymała, myślę, że bardzo często mieszamy to albo utożsamiamy
z intymnością i z seksualnością, a wcale nie musi być tak oczywiście. Jest potrzebna nagość, no jednak nago pod tą kołdrą, prawda? Żeby na przykład pojawiło się potomstwo. No trudno by było w ubraniu, no ale pod kołdrą. Natomiast, proszę Państwa, intymność to nie tylko seks. Intymność to nie tylko seksualność. Można z kimś czuć bardzo intymną więź duchową, emocjonalną, intelektualną. Również nagość to nie tylko seksualność. To, o czym mówimy, możemy podziwiać piękno. Możemy podziwiać piękno wysportowanej osoby. Pan profesor o tym wspominał. Piękno małego ciała w ogóle ludzkiego. Przy tak pomyśleć, słuchajcie, no my jesteśmy, nasze ciała są niesamowite. No czasami nie działają, ale to są organizmy, no tak naprawdę doskonałe, można powiedzieć. Zatem myślę sobie, że bardzo często błąd, który prowadzi nas do jakiegoś rodzaju lęku, ale też przeżywania ogromnego wstydu, to to, że mieszamy absolutnie nagość z intymnością albo tylko utożsamiamy, tak bym powiedziała, z seksualnością. Nie zawsze powinien być tutaj między tymi pojęciami znak równa się. Podsumowując, bo obiecam trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to było to, żebyśmy rozłącznie o tym nie mówili, piękno czy wstyd. Druga rzecz była taka, że patrząc sobie na człowieka z psychologicznego punktu widzenia, myślę o tym modelu biopsychospołecznym, gdzie biologia, naturalnie rodzimy się nadzy i uczymy się pewnych wzorców społecznych, ale też przeżywamy różne emocje w sposób naturalny związane z ciałem. Kolejna rzecz to to, o czym powiedziałam, ta trzecia rzecz, żebyśmy nie myśleli cały czas tożsamo o tych pojęciach nagość, intymność i seksualność. I podsumowując, ja bym chciała jednak wrócić do biegu życia, czyli od poczęcia do późnej dorosłości, tak ładnie teraz mówimy w psychologii rozwojowej, tak? Nie mówimy o starości, mówimy o późnej dorosłości. Nagość na początku życia jest naturalna. Ona potem zaczyna czasami wstydzić, bardziej, mniej rodzice, dorośli, inni odpowiedzialni za dzieci, opiekunowie, bywa, że zawstydzają, tak? A gdzie ty tam pokazujesz, no jeszcze kwestia nomenklatury, prawda? Właśnie tą bułeczkę czy tego sisiaka, prawda? Chowaj te cycuszki na przykład, tak? I zawstydzają. Więc nasza rola dorosłych jest szanować ciało własne, ale też dziecka, uczyć adekwatnych reakcji na to ciało. Sprawdzać, na ile właśnie ten szacunek się rozwija, na ile nie idzie to w kierunku takiego tylko i wyłącznie użytkowania ciała, bo to wtedy pojawia się często nie tylko wstyd, ale i lęk. I idąc dalej w biegu życia, taka moja refleksja jest, ale ciekawa jestem Państwa refleksji. Bywa tak, że potem ta nagość bywa też naturalna. Pan profesor mówił, że studentki mówiły o takiej nagości, którą przedstawiamy u lekarza, tak? Albo właśnie w sytuacji, gdy opiekujemy się kimś, kimś starszym, ona wiąże się też, czy dobrze, jeśli jest szansa na akceptację zmian ciała i ta nagość jest po prostu przyjęta jako ta, która dzieje się i wiąże się z tym, że potrzebujemy pomocy, co nie znaczy, że ta nagość również ma budzić szacunek. Niezależnie od tego, czy ona jest tuż po narodzeniu, czy tuż po śmierci. Tyle z mojej strony, takie trzy punkty. Zapraszam Państwa do refleksji, do debaty, do pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za prezentację Państwa wystąpień z punktu widzenia własnych doświadczeń, przeżyć i nauki. Dla osób, które są pierwszy raz, poinformuję, że teraz trochę sobie porozmawiamy, żeby pogłębić temat, ale nie wykluczam, że jak ktoś bardzo podniesie rękę, będzie chciał się wypowiedzieć, to zgodzę się na to. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby ta trzecia część naszej debaty to były bardzo intensywne, mądre, przemyślane i krótkie pytania od Państwa. Więc proszę już sobie te pytania notować, czy rodzić w swoim wnętrzu.
A ja bym chciał zacząć od, wyjątkowo nie zacznę od swoich wspomnień i przeżyć, ale po prostu od dzieciństwa, bo obydwoje Państwo mówili o fundamentalnym okresie, w jakim jest dzieciństwo. I tak spróbuję to powiedzieć po swojemu. Rodzimy się nadzy, goli, ubierają nas w coś potem, jacyś ludzie. My nie do końca wiemy na pewno, co się z nami dzieje, ale w pewnym momencie zauważamy, że właśnie ktoś nas w coś ubrał, a my pod tym ubraniem mamy coś, co jest jakimś naszym ciałem, fragmentem, często nie rozumiemy tego. Czy my wiemy z perspektywy właśnie pedagogii czy psychologii, kiedy i jak dziecko zaczyna dostrzegać właśnie swoją cielesność, nagość, swoją odrębność i czy są jakieś takie w psychologii rozwojowej kluczowe momenty, które powinno dziecko przejść w sposób taki zdrowy i naturalny, żeby wkomponować swoją psychikę właśnie, swoje własne ciało, a kiedy takie momenty nie zachodzą i wiążą się z tym jakieś w dalszej życiu konsekwencje negatywne. Ja Litko może zacznę, bo to do drugiego roku życia, kiedy mały chłopczyk czy dziewczynka jest w piaskownicy, to interesuje go albo ją tylko i wyłącznie, jej wiaderko i koniec, kropka. I nie chce, żeby tam rodzice im przeszkadzali. Jak helikoptery krążą, a zobacz, jaką piękną babeczkę zrobiłaś, a jaką jak pięknie rozwaliłeś, a jak fajnie uderzyłeś swojego. No nie, nic nie chcą, ale jak już wyjdą z piaskownicy, to już się wtedy powolutku zaczyna, prawda? Zaczynają tą odmienność dostrzegać. Co się kryje pod ubraniem? To jest pytanie, czy my mówimy o swoim ciele, tak? I nagim ciele, i ja wiem, czy jest mi, jeśli malutkie dziecko nie jest okryte, jest mu zimno, ma doświadczenia różne zmysłowe, czy o seksualności znowu, tak? Dlatego, że powiedziałabym tak, owszem, może takie jednodniowe dzieciątko, taki noworodek, to może nie wie, co się dzieje, ale odczuwa, tak? I odczuwa, w jaki sposób tuż po porodzie pielęgniarka wzięła to dziecko i na przykład ważyła, tak? Mówimy w ogóle w obszarze psychologii traumy o tym, że ciało pamięta. Czyli pamiętajmy o tym, że może my nie zdajemy sobie sprawy, natomiast doświadczamy, bo całe szczęście mamy różnego rodzaju zmysły, czyli doświadczamy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, małe dziecko do buzi pakuje wszystko. Da to, co jest możliwe. Paluszek u ręki, potem z czasem paluszek od nogi, u nóżki, prawda, pakuje do buzi i będzie się dotykać w miejscach intymnych, tak? Natomiast to jest dotyk związany z zainteresowaniem i z odczuwaniem po prostu swojego ciała, tak? Naturalny, który wiąże się z poznawaniem siebie. Psychologia rozwojowa musi dawać jakieś okresy rozwojowe. Ten okres półtora roku, dwóch lat jest takim okresem, gdzie dziecko zaczyna zauważać właśnie, że są pewne różnice. Bardzo dużo zależy od środowiska. Na ile rodzice też mówią o płci, o ty jesteś dziewczynka, tutaj kokardkę ci dajemy, a tutaj maszeleczkę. Czyli dużo zależy też od bodźców. Natomiast to są bardziej pytania o to, do jakiej grupy mogę należeć, do kogo jestem podobna, tak? Myślę, ten drugi rok życia, o czym ty powiedziałeś, Marku, wiąże się z tym, że dzieci powolutku wychodzą z takiego egocentryzmu dziecięcego. On nadal jest bardzo silny. Tak, ale zaczynają widzieć pewne różnice. To, co kluczowe jest w pierwszych latach życia, to doświadczenie bliskości, doświadczenie tego dotyku. Tak? Kwestia różnic płciowych pojawia się bardzo często w okresie przedszkolnym. Trzeci, piąty rok życia. Tak? Pewnych różnic, jak, co ja mam, jak ty masz. I u dzieci to jest naturalne. Dlaczego ty masz taki samochód, a ja mam inny? No to dlaczego ty właśnie masz takie ciało, a ja inne? To wszystko jest bardzo związane z poznawaniem świata. Zwrócę też uwagę na to, dlatego że bardzo często ludzie chcą takich bardzo jasnych, konkretnych odpowiedzi. W którym momencie dnia, w którym miesiącu, co dziecko zrobi, bo wtedy ja odpowiednio zareaguję. Nie. Oprócz tego, że mamy pewne okresy rozwojowe, mamy różnice indywidualne, całe szczęście. Tak? I tak jak powiedziałam, w zależności od inteligencji dziecka, od tego, jak ono jest bodźcowane, w jakich warunkach żyje, to też może czasowo wyglądać troszkę różnie. I trzeba zwrócić jeszcze uwagę na to, że ciało jest erotyczne dziecka,
ale nieseksualne. Seksualność się dopiero potem tworzy mniej więcej po 12 roku życia. Do 12 jest jeszcze rod. I dziecko mówi, a dlaczego jak ja targam nosem, to boli, a to przecież taka sama część ciała, a inna jest targana, jest tak fajnie. Też zadaje takie pytania. A to jest też bardzo ważne, że erotyczne, a nie seksualne, bo na przykład dotykanie miejsc intymnych daje przyjemność, zgadza się? I tutaj musimy też to rozróżnić. Znaczy, na nagość na pewno duży wpływ mają czynniki kulturowe. Mówiła pani o wizycie w Muzeum Watykańskim i pytanie się rodzi, że jedna z kultur, kultura grecka, w sposób inny zupełnie prezentowała nagość, cielesność, a nasza kultura całkiem inaczej. Czy to jest jakoś znacząca różnica w tej prezentacji nagości? Można powiedzieć, czy można jakoś porównać te typy, czy rozumienia nagości, no właśnie, tą grecką, starożytną i tą naszą współczesną, czy która jest zdrowsza, która jest bardziej naturalna, czy można jakoś spróbować ocenić, porównać? Byłabym daleka, może nie tyle bym wchodziła, nie jestem kulturoznawcą, więc nie chciałabym się wypowiadać w tym obszarze, tak? Ale myślę sobie, że jak patrzymy sobie w ogóle na epoki, prawda? Ja bym może bardziej poszła w antyk i potem w średniowiecze, tak? To mówimy o pewnego rodzaju skrajnościach, tak? W epoce starożytnej jednak był kult ciała. I piękno człowieka zostało, całe szczęście, przedstawione w rzeźbach, w tym, co pozostało z tej epoki. Później, w czasach średniowiecznych, ja to bardzo upraszczam i bardzo przepraszam historyków tutaj sztuki, którzy mnie słuchają, poszliśmy w skrajność, tak? W ubieranie się od czubka głowy po, jak ktoś miał buty, znaczy te buty może nie, ale po długie bardzo, bardzo spódnice, tak? Czy spodnie. Powiedziałabym tak, z psychologicznego punktu widzenia skrajności są niebezpieczne. Tak? I ani nie szłabym zupełnie w propagowanie całkowitej nagości, zupełnie biegajmy teraz wszyscy nago i zmieniajmy świat, czujmy się swobodnie. No bo pytanie właśnie, czemu to miałoby służyć, tak? Ja mam jednak takie doświadczenie pacjentów, z którymi rozmawiam, którzy jako dzieci byli zanadto rozbudzeni seksualnie. Widzieli nie to, co powinni widzieć na tym etapie rozwojowym, tak? Bo pamiętacie państwo, ja wspomniałam, że jesteśmy w biegu życia, przechodzimy różne etapy rozwojowe. Nie to mnie interesowało, to nie był czas na to, tak? Z drugiej strony chowanie swojego ciała, nie daj Boże pokazanie kawałka stopy czy kawałka ramionka, budzi niepokój, lęk. No bo też czemu byśmy mieli, jeśli jest nam gorąco, tak? A okoliczności są takie, że można by było właśnie stopy wyjąć z butów, tak? No to korzystamy z tego oczywiście. Ja zadam ci pytanie, może czytałem o tym, że rodzice chodzą nago przy dzieciach. A niektórzy nie chodzą nago przy dzieciach. I jest pytanie, to jak to wpływa na dziecko? Czy chodzić nago? Bo jeśli słyszę opowieść lekarza, który relacjonuje wizytę młodego chłopaka, no tam 11-latek u niego w gabinecie, ona go prosi, żeby się rozebrał. On się nie chce rozebrać, on nie chce pokazać ciało. Nie chce pokazać ciała, mimo że jest u lekarza. No, to mu tłumaczy, ale przecież zdejmuje i tak dalej, i tak dalej. No więc ja wyczytałem, że nie ma na to odpowiedzi, ale może jest jednak odpowiedź na to. Marku, myślę sobie tak, słuchajcie państwo, ja nie wiem, dlaczego ten 11-latek u lekarza nie chciał się rozebrać. Może mówiono mu, że uważa, jest coś takiego jak zły dotyk, prawda? Przy nikim się nie rozbieraj, tak? I przed wizytą u lekarza nie został, no nie wiem, jakoś uprzedzony, że słuchaj, będą cię prosili, żebyś po prostu był w samych slipach, prawda? Zdaj mi spokojnie, ja tu jestem, mama mówi, albo tata, albo opiekun prawny, który jest z dzieckiem. Spokojnie, ja tutaj jestem z tobą, pani doktor, musicie osłuchać, czy pani doktor. To jest jedna rzecz. Tak, ja znam i to patrząc sobie, proszę państwa, przez ostatnie dziesięciolecia mamy różne nurty, tak? Wszyscy się rozbieramy, wszyscy się ubieramy, prawda? Rozbieramy się na pół, tylko jedną część. Trochę oczywiście żartuję sobie w tym momencie. Natomiast myślę tak, trudne dla dziecka będzie, jeśli w jego rodzinie wszyscy się rozbierają i chodzą nago po mieszkaniu. Znam takie rodziny rzeczywiście. Natomiast przebywa w kraju, gdzie inni tak nie robią.
z jakiegoś powodu ono będzie w tym momencie inne, tak? Czyli myślę sobie, ja teraz generalizuję, proszę Państwa, ciekawa jestem Waszego zdania, ale generalnie w Polsce mamy taki zwyczaj, że chodzimy w bieliźnie po domu, w sensie nie bez bielizny, ja to uogólniam, może się mylę, tak? Niektórzy do tego chodzą jeszcze w piżamach i nie tylko w bieliźnie na przykład. Natomiast myślę sobie, że dla dziecka, które później pójdzie do szkoły, czy do jakiejś, nie wiem, do przedszkola, gdzieś, gdzie inni będą się dziwić, jak to u ciebie coś jest właśnie z tobą nie tak. No ten kontekst społeczny, kulturowy jest bardzo ważny. No padło pytanie do Państwa, czy ktoś chciałby się wypowiedzieć. Ja znam nawiązanie do Krystiana Lupy, który tak rozbiera na scenie i kiedy byłem na przedstawieniu, to, że on rozbierał aktora, to mi nie przeszkadzało, ale jedno mi przeszkadzało, jak przyszedł na spektakl chłopak w takich krótkich spodniach jako widz. To mi przeszkodziło, no, że przyszedł chłopak jakiś nieubrany. Do teatru, nagi, tak? Do teatru, tak. Przyszedł na przedstawienie w krótkich gaciach. A czy dostrzegają jakieś Państwo różnice w nagości, w jej przeżywaniu takim społecznym odzwierciedleniu, jeżeli chodzi o mężczyzn i kobiety? Czy mężczyznom wypada więcej odsłonić, czy kobietom, czy jak tutaj społeczne zasady regulują tą? Jeżeli były głośne sprawy, że ktoś nagi mężczyzna, czy pół nagi wszedł do autobusu, wezwano policję, wyproszono go. Że z jednej strony ta nagość jest wszechobecna w reklamach, w filmach, natomiast jeżeli ktoś wejdzie do autobusu, tak, ubrany, no to natychmiast następuje, można powiedzieć, no, zbiorowe oburzenie, takie masowe. Dlaczego tak się dzieje? Z moich obserwacji, ale to też chciałabym, żebyście Państwo tutaj wzięli trochę udział w debacie. Wydaje mi się, że jednak jest tak, że panowie rozbierają się chyba bardziej, ale chyba generalnie panowie chcą, żeby panie się bardziej rozbierały. Znaczy tak uogólniam. Myślę sobie o tym autobusie. No to są pewne kwestie estetyczne. Jeśli rzeczywiście w samych slipach przychodzi pan w gorący, nie przepraszam panowie, do rozgrzanego autobusu, zgadza się. No gdzieś to są, no właśnie i tutaj dotykamy się wszyscy, to są też kwestie tych granic, prawda? No jesteśmy w przestrzeni publicznej, prawda? W naszych domach, ogródkach różne rzeczy możemy sobie robić, tak? Pan podniósł rękę. Jeżeli mogę. Proszę. Chcę przy miejscu powiedzieć, o którym jeszcze w tej debacie słowo nie padło, o saunie. Która jestem bliska, jestem saunamistrzem, występuję w saunach jako w pewnej formie artystycznej. I mam oczywiście swoje obserwacje, ponieważ występowałem niż że ze 100 razy przynajmniej. Więc pan statystykę, powiedzmy. I obserwacja jest dokładnie taka, jak pani doktor wspomniała. Mężczyźni chętniej się rozbierają, to jest pierwsza uwaga. Mężczyźni też bardzo chętnie będą widzieli, że pani się patrzą w ich kierunku w momencie, kiedy są rozebrani. To też zdecydowanie częściej występuje. Oczywiście również chcieliby się, żeby kobiety się rozbierały w saunie. Ale ważniejsza jest dla mnie inna obserwacja, bo powiedzmy, że mówię w tej chwili bardziej o takich saunach, które większość, myślę, ze zgromadzonych zna. Gdzieś przy basenie, przy siłowni, natomiast są sauny, które są bardziej w środowisku, powiedzmy, nazwijmy je saunowym, gdzieś, gdzie ludzie korzystają z tych saun zdefiniowane częściej. I ten wstyd, od którego cała nasza debata się zaczęła zanikać. W tym momencie, kiedy wszyscy przybywają wobec siebie i wokół siebie bardzo często nagą, to nie jest tematem. To przestaje być czymś nadzwyczajnym, to jest znowu zwykłe, tak jak pan doktor tutaj zaczął to dzisiejsze spotkanie od tego, że była nagość, później był wstyd, to ten wstyd nam powoli znika. Mam jeszcze więcej obserwacji, nie chcę za dużo czasu zająć tutaj, pan doktor prosił, żeby odpowiedzi były krótkie, ale mam jeszcze jedną taką obserwację, ciekawą. Mianowicie kiedyś kobieta uczestnicząca w konwencji, ale ja często robię seanse, bo mówię, że dla samych kobiet, historii się kulturowo tutaj w naszym kraju zrozumiałe, ta kobieta była po zabiegu piersi i nie miała jednej piersi. I ta kobieta rozebrała się przy mnie, natomiast nie chciała się rozebrać przy innych paniach. To jest, myślę, jeszcze ciekawa obserwacja. Ja mam takie swoje doświadczenie z hotelu Mrągowia, jeszcze kiedy on był taki bardzo elitarny. Ja sobie wszedłem do sauny, oczywiście rozebrany. Tam siedziały trzy takie panie. Podejrzewam, że te panie, które ciałem zarabiały. I one jak zaczęły na mnie krzyczeć, bo one były ubrane. No cham jeden przyszedł, goły do sauny, wręcz tak.
Więc sprawa umowna, prawda? No, są miejsca, gdzie się umawiamy. No, na słynną plażę nudystów w Rumunii, jak pierwszy raz z kolegami poszliśmy, to nam było tak dobrze, bo wiedzieliśmy, że tam wszyscy są nadzy. My też możemy być nadzy. Czuliśmy się znakomicie, fajnie. Kwestia umowy. Być może pan profesor też podobnie był, bo zauważyłem, że takie zainteresowanie może być, że jest słowo bez tekstylu całoroczne. Natomiast, drodzy państwo, bardzo niedawno byłem na jakiejś konferencji i się umówiłem ze swoją koleżanką w saunie i w jacuzzi. Byliśmy sami i spotkaliśmy się z wzrokiem i ja mówię, co? Nie, to się nie rozbieramy. I było lepiej. Nie rozebraliśmy się, a mogliśmy się rozebrać. Nie rozebraliśmy się. Było bardzo sympatycznie wtedy. Kwestia umówienia się. Nie mieliśmy problemu, żeby się rozebrać akurat. Pewnego kontekstu i celu. Bardzo dziękuję panu za ten przykład, bo myślę sobie, że tak jak pan, to jest mistrz, tak? Jak to się mówi? Sauna mistrz. O właśnie. Właśnie, sauna mistrz. Rzeczywiście pan wprowadza w pewną sztukę. Tak? To jest pewien rodzaj i... Słucham? Występu, tak. I że celem tutaj jesteśmy nadzy w jakimś celu, nie żeby oglądać siebie, tak, tylko właśnie czegoś doświadczamy. I myślę sobie, że to jest bardzo ważne, na ile jesteśmy też gotowi. Wyobrażam sobie, że może być ktoś, kto w życiu nie pójdzie po prostu i przed innymi osobami, czy nie wiem, kobieta przed kobietami, czy mężczyzna, czy przed mężczyznami, po prostu się nie rozbierze i koniec, tak? Myślę, że to jest bardzo ważne, jeśli ja czuję się z tym, z moją decyzją dobrze i spokojnie i nie ma tutaj presji. Ale też dziękuję za ten drugi przykład, o którym pan powiedział. Proszę państwa, ja mam doświadczenie pracy właśnie z kobietami po mastektomii i też ucząc studentów zawsze bardzo kładę nacisk kobietom, studentkom, żeby uważały, w jakim ubraniu idą na oddział, gdy idą na praktyki, tak? To nie jest tak, że mają mieć po szyję tylko golfy, ale żeby jednak miały świadomość, że są tam kobiety, które w tym momencie straciły piersi, to jest bardzo czuły w tym momencie dla nich punkt, tak? I żeby nie prowokować, tak? Ubiorem niestosownym. Więc znowu mówimy, wracamy do kontekstu, tak? Te panie się zmagają z pewnym, z na przykład czy z częściową amputacją, czy z amputacją w ogóle piersi, żeby... Musimy patrzeć na kontekst. Dziękuję. Proszę. Dziękuję ślicznie. To chciałam tylko dodać kilka rzeczy odnośnie ubioru i kobiet. Pierwsza obserwacja jest taka, że jak są kobiety, które mają większy biust i są kobiety, które mają mniejszy biust i nałożą tą samą bluzkę, to w wypadku kobiet, które mają mniejszą klatkę, jakby mniejszy biust, to nie jest odbierane jako coś takiego... kontrowersyjnego, tak mi się wydaje. A jeżeli chodzi o osoby, które nałożą właśnie, które mają większy biust, to już wtedy jest uznawane za prowokację albo za właśnie nadmierne eksponowanie swoich atutów. To jest pierwsza obserwacja. A druga rzecz jest taka, że też ten kontekst kulturowy i ubiór. U nas w zachodniej kulturze w Europie przyjmuje się, że kobiety mogą odsłaniać klatkę piersiową w jakimś tam kontekście. Dekolt, tak? Tak, dekolt. Natomiast właśnie w Azji jest odwrotnie, czyli jakby jest przyzwolenie na bardzo krótkie części dolnej garderoby, spódnice lub spodenki. Natomiast górna część ciała nie powinna być odsłaniana. I to jest bardzo też ciekawe, że... właśnie ten kontekst kulturowy, że w naszej kulturze zachodniej gdzieś faktycznie się przyjmuje, że ta nagość czy też seksualność jest bardziej jakby akceptowana. Już kończę. Proszę mówić. A w Azji, jestem po orientalistyce, to trochę to dlatego tyle przykładów, ale tak, a w Azji jest coś takiego, że ta niewinność i taka wręcz, nie chcę mówić pruderyjność, ale niewinność jest bardzo mocno tak... powiedzmy, jest ważna. I to na przykład zrodziło taki problem, że teraz w miejscach publicznych w Azji kobiety muszą być bardzo ostrożne, bo albo na przykład mężczyźni robią zdjęcia z ukrycia, tylko po to, żeby się dostać do tej kobiecości, czy tam
do tej cielesności kobiety. Albo na przykład w miejscach publicznych są montowane ukryte takie mini kamerki w Korei, na przykład w kawiarniach, w pokojach i tak dalej. I to też jakby jest taka próba przebicia się przez tą, nie wiem, taką kulturową ochronę dla kobiet. Nie wiem, tak zostawiam to do znacie chyba Azjatów, oni są tacy, że zamykają się w sobie. Niedawno zmarł mój przyjaciel Japończyk i kiedy z nim byłem w Japonii, pokazywał mi Japonię, miałem to szczęście. Ja mówię, dlaczego ty do syna nie dzwonisz? A po co ja mam dzwonić do syna? Przecież się nic nie dzieje. Nic się nie dzieje. Dzwonię do niego, mówię, Teruo, ja mam do ciebie 3 sprawy. To. A trzecia sprawa? Bardzo konkretnie. Jak jest sprawa, to załatwiam. W związku z tym oni też nie zaczepiają. A dlaczego nie dzwoni do ciebie twoja koleżanka, pyta mnie żona, Koreanka, dlaczego nie dzwoni? No bo oni tak mają, oni nie zadzwonią. Jak jest, mają sprawę, to zadzwonią. Tak chyba. W związku z tym też się chowają. Chociaż no, o dobrze. Czy to jest przykład kulturowej różnicy, prawda? Nawet nie tyle związanej z epoką, o czym było na początku pytanie, prawda? I pewnych zmian, co kultury. Bardzo ważne, widzicie państwo, ja to ciągnę w swoją stronę jako psycholog, jeśli pracuję na przykład z osobami z różnych kultur. Bardzo ważne jest, żeby rozumieć to, tak? Widzieć. Dziękuję pani za ten przykład. Jeszcze wchodzi w grę pruderia. Kiedyś postawiono mnie przed komisję etyczną, i przewodniczący komisji kładzie mi zdjęcie, mówi, sfotografowałeś dziewczynę. A rzeczywiście zrobiłem zdjęcie, bo dużo fotografuję na wykładzie, która siedziała, miała nogę na nogę założoną i nogi trochę było widać, prawda? No może nie, rzeczywiście nie powinienem fotografować, do głowy mi nie przyszło. No ale najciekawsze to było to, że ten, który mnie pouczał, to tak z tą moralnością to u niego różnie było. A jednak tak. Ty jednak postąpiłeś źle, moral. Może. Więc ja mam takie pytanie, jeśli chodzi szczególnie o rodziców do dzieci, bo byłam świadkiem takiej sytuacji na basenie, że mama tam może 4-latce zwracała uwagę, że tam jakby już po pływaniu mówi, nie wstydź się. I w sensie też takie, że nie masz się czego wstydzić i czy to, no ja to tak odebrałam, że no to dziecko ma się czego wstydzić, tak? Że jakby takie nie wstydź się, no to już jest no, takie, no ja to odebram negatywnie, nie wiem jak to... To jest negowanie uczuć w ogóle, tak? Bo ja mogę się wstydzić czegoś. Myśli pani, że to dotyczyło kontekstu ciała, tak? Czy nie wstydź się i pływaj sobie? To już było jakby po pływaniu, w sensie prysznice. Tak. Jedne są otwarte, drugie zamknięte, no i... To było takie, że do dziecka mała zwraca uwagę, nie wstydź. Pani zwraca uwagę na taką kwestię negowania uczuć. Ja nie wiem, czy ta dziewczynka się wstydziła. Słuchajcie, może ona się przestraszyła. Przypomnijcie sobie, jak mieliście 4-latka. Jak się ma 4-latka, to ile tak się ma wzrostu? Mniej więcej 1,20 m, 1,16 m? No zależy. No ale tak myślę, taki 4-latek. I nagle idzie do szatni, pełnej często dorosłych, nagich ludzi, nagich kobiet w tym momencie. Myślę sobie, że może się przestraszyć. I nie tyle wstydzić, co jeśli nie jest przyzwyczajona dziewczynka, tak jest pierwszy raz, to są obce osoby i do tej pory słyszała i nie widziała może na przykład mamy nagiej, tak, to po prostu mogła się zwyczajnie przestraszyć. To jest kwestia negowania uczuć. Nie czuj tego. Mhm. A mi się też wydaje, że ta dziewczynka może po raz pierwszy usłyszała od mamy, że się ma wstydzić. Przecież ona w sposób naturalny się nie wstydziła, ale o wstydzie usłyszała. To jest ta, ja opowiadam często taką sytuację zmyśloną, jak tatuś z córeczką chodzi wieczorem na rosówki, jak jadą na Okonie. Zbierają rosówki. To są takie glizdy długie. Nie? Jak łapał tata, wyciągał. Córeczka też. No i nic się nie działo. Wcale nie było to dla dziewczyny obrzydliwe jakieś. Ale w momencie, kiedy usłyszała krzyk mamy z kuchni, to dopiero się przestraszyła tych glizd, ponieważ mama znalazła pudełko z glizdami w lodówce. No. I dopiero się przestraszyła. Dopiero zobaczyła, co to strach, że się trzeba bać glizdy.
że to jest obrzydliwe. Zresztą wspomniana Maryna Abramowicz książkę swoją zaczyna od takiej sytuacji, jak szła gdzieś do lasu z babcią i patrzyła, że coś się wije. Ona miała 4 latka wtedy, coś się wije po podróżce i ona zaczęła to obserwować, chciała nawet dotknąć, ale babcia tak zaczęła krzyczeć, że ona mówi, to ja wtedy pierwszy raz się dowiedziałam, na czym polega strach, że się mam bać tego. Mam się bać węża, który sobie tam do lasu potem po trawce popełnił z dalej, nikomu krzywdy żadnej nie robił. Kłaniam się Państwu. Jestem takim nietypowym przedstawicielem wielozawodów medycyny, Politechniki Medycznej na Politechnice Warszawskiej, a również Akademii Sztuk Pięknych. W związku z tym mam wielorakie tutaj doświadczenia, ale najzabawniejsze było to w moim dzieciństwie, że w domu była 34-tomowa encyklopedia Gebetera Wolfa, która cudem przetrwała okupację i ja miałem do niej swobodny dostęp. Natomiast moi rodzice skrzętnie chowali przede mną taką książkę o życiu małżeńskim do tapczanu. Ile ja się musiałem naforsować, dźwignię stosować, żeby do tego tapczanu się dobrać i przewertować tę książkę. I stwierdziłem, że właściwie to jest tam to samo, co w encyklopedii, tylko że po prostu mniej rozproszone, bardziej skoncentrowane na gościach. No, jak to się życie czasami układa. Potem zajmując się medycyną, jednym z moich głównych tematów był mózg, więc otwarty mózg robi duże wrażenie. Również wizyty w prosektorium były takim pewnego rodzaju szokiem, ale to wszystko było do zniesienia. Natomiast prawdę mówiąc, tak naprawdę, to dla mnie największym przeżyciem to, ponieważ skonstruowałem takie urządzenie, które nazywało się kardiotokografem i trzeba było je przetestować. W związku z tym musiałem odebrać około 150 porodów. Oczywiście w towarzystwie położnika. No i to dopiero było prawdziwe przeżycie. Ten pierwszy nagłusek, który się pojawiał na tym świecie, to było naprawdę wielkie, wielkie przeżycie. Ja pamiętam, właściwie można powiedzieć, na 150 tych porodów, to właściwie prawie, że wszystkie te dzieci pamiętam. To jest niesamowite, że one utkwiły w mojej pamięci. No a teraz wracając jeszcze do sztuki. No oczywiście malowałem pejzaże, malowałem portrety, ale również akty. W związku z tym powiem, że statystki, które statystowały, nie było tam ani cienia pruderii, ani cienia jakiegoś takiego po prostu zamknięcia się. One w dowolnej pozycji, którą proponowałem, czuły się dobrze i te obrazy powstawały. Oczywiście potem sprzedawaliśmy je na aukcjach, żeby za różne cele charytatywne zaspokoić. No bo pełno było tego. A akty i pejzaże szły najlepiej. Także muszę powiedzieć, że ten tapczan to zawsze do tej mierzy bałem się, że mi przytrzaśnie rękę i wtedy będzie już... Czy pamięta pan autora tej publikacji? Słucham? Autora tej publikacji pan pamięta o tym życiu małżeńskim? O ile pamiętam, tak. Trzeba będzie zajrzeć, sięgnąć. No, także wielozawodowość uczy czasami takiej właśnie pokory, żeby zobaczyć to ciało w różnych osłonach. Na przykład dla mnie prace przy otwartym mózgu były takim właśnie, no, bo jako neurofizjolog asystowałem przy takich operacjach. To dopiero była nagość. Mózg w całej swojej otwartości, czaszka, trepanacja i dostęp do mózgu i penetrowanie tego mózgu różnymi elektrodami, to dla mnie była szczytem po właśnie tej nagości. To chyba ta nagość wewnętrzna, o której tam pozwoliłem sobie zacytować u Olgi Tokarczuk. A tak a propos tych aktów, jak pan mówił, że tak się sprzedawało dobrze, jak myśmy byli na studiach, a studiowałem w Gdańsku na pierwszym roku, to chłopaków zabierałem i chodzili do teatru, ale na pierwszy akt tylko, bo tam wtedy był najtańszy striptease w mieście, bo Zośka Walkiewicz się w Białym Małżeństwie rozbierała. Za 10 zł można było obejrzeć. Ale zaczęli chodzić do teatru chłopcy chociaż. Są różne zdjęcia. Ja też jestem tutaj trochę w tym środowisku saunowym, znaczy bardziej, uczestnikiem bardziej jestem, ale do czego innego chciałam nawiązać z
Aha, no nie jestem przyzwyczajona. Jestem naturystką i jestem morsem też. Bardzo dużo morsuję, też pływam, biorę udział w różnych tam ice cupach, mroźnym pływaniu. Nie na jakieś długie dystanse, ale jest. Kocham pływać nagą i my tego wstydu nie mamy. My często bardzo jesteśmy w Zielonce. I tam w ciągu dnia przewijają się rodziny, coś takiego. Nigdy żadnych doniesień nie było. A wbiegamy lekko zakryci ręcznikami, wpadamy do wody, bo dużo przyjemniej jest wyjść z wody nie w zimnym kostiumie i normalnie się wytrzeć. I wiem, że w takich środowiskach, czy saunowych, czy właśnie nagiego pływania są akcenty seksualne, erotyczne. Wywiązują się z tego różne związki, relacje. Ale, no okej, okay, ja tam 50 lat mam, ale tak, my jesteśmy na jakimś takim etapie, znaczy przynajmniej to moje, mi bardzo bliskie osoby, że my w tej nagości, w tym kontakcie z naturą, z wodą, z zimnem, z promieniami słońca, z deszczem, z wiatrem, to jest tak naturalne, tak potrzebne, dlatego strasznie nas boli, że na naszym kochanym pomoście, na Jeziorku Czerniakowskim, już się po prostu o trzy pomosty dalej musieliśmy przenieść. Ludzie po prostu donoszą straży, oni muszą stać z lornetkami. Naprawdę, tam w bloku, naprzeciwko. Tak. Szczególnie zimą, jak jest zimno, a państwo morsujecie, tak, prawda? I donoszą po prostu, że takie nagusy tam pływają, a my też treningi robimy. I nie obnażamy się tam, jakoś w końcu się udało nam parawanem zastawić. Parawan nie każdy mógł wziąć, bo czasem byliśmy na rowerze. Parawan zniknął. Chyba nam też zabrali ten parawan. No, to chcą i to chyba chcą nas oglądać. Ja już nie wiem. No ale generalnie... natomiast jedna rzecz jest, złapałam się na tym, prawda, nagość, piękno ciała. Byłam z kolegą na pomoście i byliśmy od strony, gdzie bardziej chodzą rodziny. Ze psami coś takiego. I ja się zakryłam, mimo że powiedzmy... jestem szczuplejszą od tego pana, bo to tak potężna bardzo postać, ten pan i taki no nieestetyczny, chociaż kochany człowiek. I złapałam się na tym, że jednak zwracam, że jakby mi się włączyło, ja mam prawo tu być nago, no może nie będę afiszowała się z piersiami, no bo idą dzieci czy coś. Naprawdę przed swoim się nigdy nie wstydziłam, ale mówię, no nie będę naruszać zasad tamtej rodziny, prawda? Ale on po prostu w ogóle się nie wstydził. I na przykład ten jego brak wstydu przy jego bardzo dużej tuszy i niestetyczności, wiem, że to jest rodzaj dyskryminacji z mojej strony, a jestem szczera tutaj przed wami jak przed, nie wiem, dobrym księdzem, chociaż dawno u spowiedzi nie byłam. Ale no, mówię o... Dziękuję, że pani o tym, jeśli mogę, tylko myślę sobie, czy to jest brak wstydu, czy też respektowanie pewnych zasad, tak? To, o czym mówimy, że jesteśmy w saunie, tak? Jesteśmy w takich okolicznościach, prawda? Albo jesteśmy na plaży nudystów, albo jesteśmy tutaj, morsujemy, tak? Spotykamy się. Bo w saunie nikt nie narzuca, że musisz być nago. Chodzi o to, żebyś nie wszedł w kostiumie, który jest tekstylny, sztuczny. Tak. Bądź w pamamie, bądź w lekkim uście. Nie musisz być nago. Tak. Ja to lubię, ale też są takie momenty, kiedy zakryć się. Z tyłu pan prosi o głos tam. Dziękuję bardzo. Mikrofon też dla mnie jest takim sprzętem dosyć erotycznym. Bo jest. Dwie rzeczy usłyszałem bardzo trafne u państwa, które zapamiętam, że naga prawda i to, kiedy dziecko zaczyna zauważać. Zauważać, dopóki nie zauważa tej nagości, dopóki nie pokazują się emocje u dziecka, prawda? Ja jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknych i zetknąłem się z aktem w bardzo młodym wieku. Byłem przerażony, jak zobaczyłem nagą kobietę pozującą na studiach, na egzaminie wstępnym na Akademię. A to było w latach 60., co jeszcze pornografia nie była u nas często spotykana, więc wszyscy obcy ludzie, którzy przychodzili na uczelnię, elektrycy czy hydraulicy, za drobną opłatą chętnie zajrzeli do pracowni, gdzie modelka pozowała. Chciałem jedną rzecz powiedzieć, że to jest związane z emocjami. Ja maluję akty i one nie wiem, czy lepiej się sprzedają, czy gorzej. Myślę, że to nie jest temat na duże pieniądze. W każdym razie
są te emocje, bo ciało kobiety, mężczyzny tworzy w różnych układach, to są niesamowite rzeczy. I powiem tylko krótki przykład, że mój kolega, specjalista od aktów, profesor zresztą z Akademii, malując akty przez całe swoje życie, imponował mi tym. W pewnym momencie, kiedy u niego emocje z powodu testosteronu prawdopodobnie się zmieniły w wieku 70 lat czy 80, zaczął malować garki. Także to jest, przeraziło mnie to. Zastanawiałem się, ja jeszcze ciągle maluję akty. Dziękuję bardzo. Cudownie, dziękuję bardzo. Komentarz zbędny jest tutaj. Dziękuję. Ja tak troszeczkę ad hoc do pana profesora, właśnie jak pan mówił o tym teatrze i o tym pierwszym akcie, mi się przypomina od razu premiera Seks Misji i powodzenie nie tylko w Polsce, ale też na Węgrzech i w Czechosłowacji i chyba w Rosji też właśnie. To był ten taki film, który jakby przebijał tą kulturę. Natomiast tutaj właśnie pani też mówiła o tych sytuacjach, kiedy gdzieś tam właśnie państwo mieliście swój czas, a ci ludzie, prawda, zawsze gdzieś tam szukali, nawet już z tymi lunetami czy lornetkami. Przypomina mi się taki wywiad, niestety teraz nie mam, ale jak potrzeba, to chętnie tam doszukam się tego wywiadu. To był z taką starszą siostrą zakonną, która była, może jeszcze chyba już nie jest, ale wtedy była właśnie reprezentowała zgromadzenia zakonne w Polsce. I wywiad był szeroki, natomiast to, co mi utkwiło, co chciałbym teraz powiedzieć, ponieważ akurat jest w temacie, pamiętam, że ona żaliła się, jeżeli chodzi o takie zmiany właśnie kulturowe i odniesienia właśnie też do kościoła i do nagości i do tych różnych rzeczy, dzieliła się takim doświadczeniem, że w dwudziestoleciu międzywojennym jakby siostry poszły nago pływać w jeziorze, to nie byłoby sprawy. Natomiast dzisiaj, niezależnie od tego, czy ktoś by był związany z kościołem, czy nie, to byłaby afera, prawda? Więc też jest ta przemiana i w związku z tym mam tak dwa takie pytania. Czy mają państwo taką refleksję, jeżeli chodzi o zmianę w podejściu do nagości, także jeżeli chodzi o kulturę ubioru? To znaczy na przykład przez ostatnie 500 lat, czy mają państwo taką obserwację, że na przykład coraz więcej ta nagość jest eksponowana społecznie, coraz mniej mamy tych rzeczy na sobie? A drugie moje pytanie jest, czy dostrzegają państwo jakieś takie zaburzenie, konflikt w tej ekspansji nagości, a z drugiej strony w jej nieprzyjęciu? To znaczy myślę tutaj o jakichś tam zakazach prawnych, różnych właśnie takich formach ekstrakcji pewnych zachowań sankcjonowanych prawnie. Dziękuję. Ja myślę, że najczęściej to nagość publiczna, zresztą przykłady dawałem, to ma zaszokować, a nie uwieść tylko i wyłącznie. No po to modelki, aktorki pokazują się półnago w przezroczystych bluzkach, żeby no zaszokować marketingowo, a nie bardzo uwieść, prawda? To chyba tak teraz. Ta nagość taka jest właśnie, tak emanuje. Ja też odniosę się do tego pierwszego pytania, że zgodzę się, Marku, z tobą, że myślę sobie, że w dzisiejszej dostępności do mediów, tak, i tej wielości komunikatów musimy szokować, tak, i ty mówisz, Marku, kobiety, ale mężczyźni również, tak, rozbierając się, pokazując coraz, nakładając przedziwne też ubrania, no, pracują ciałem. I to, co pan powiedział, tak, my możemy ciałem bardzo pracować. Można w naturalny sposób nagością uwodzić, ale można też po prostu skromnie, nawet nago, prawda, w taki sposób się zachowywać, że to nie będzie uwodzące. Nie wiem, co do drugiego pytania, jak odnieść się, ale jeśli mogę, jeszcze chciałabym do pana, pan skończył słowami o garnkach, tak, i one tutaj nie wymagały komentarza. Natomiast mnie zatrzymało to, o czym pan powiedział na początku, przedmówca, jeszcze odniosę się, że pan był jako student zszokowany podczas egzaminu, tak, widząc nagą kobietę. I proszę państwa, no, psychologiem klinicznym jestem, no, do tych moich pacjentów się cały czas odnoszę. My mamy teraz bardzo duży problem z młodymi ludźmi, którzy są uzależnieni od pornografii. Bo wcale nie trzeba tapczanu rozwalać, żeby znajdować coś, prawda? Jest tak dużo informacji, jest tak, co ja nie mówię tutaj o saunie czy o morsowaniu, tak, ale o
samotności w sieci, oglądania nagich zdjęć. I aktów, znaczy seksualnych aktywności, tak? To jest bardzo duży problem, gdzie na przykład dzieci i młodzież, ja o tym apeluję w różnych miejscach, mają dostęp nieograniczony do internetu, do treści, które nie są dla nich dobre. Dla ich ośrodkowego układu nerwowego to jest po prostu za szybko, za mocne, tak? Niepotrzebne. To tak tutaj dołączyłam, nie odpowiadając na drugie pytanie. Ja mam takie pytanie, kontynuując ten wątek. Czy to, że tak łatwo młodzi ludzie dzisiaj wpadają w uzależnienie od pornografii czy od nagości w świecie cyfrowym, nie kompensuje w pewien sposób tego braku nagości w życiu takim codziennym? Bo wydaje mi się, i może ktoś może to potwierdzić, że jednak na tle innych narodów nawet otaczających nas, to jednak jesteśmy tą kulturą polską bardziej wstrzemięźliwą, jeśli chodzi o nagość, niż Niemcy, niż Czesi, niż różne nasze wschodnie, sąsiednie narody, które te kultury saunowania też praktykują dużo dłużej. Jest ona częścią ich tradycji. U nas mam wrażenie, że ona wchodzi dopiero. I zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w tym świecie cyfrowym ciało ludzkie nie jest często naturalne, jest retuszowane, jest doskonałe. Czy ta różnica między tym, co widzimy w świecie cyfrowym, a tym, czego nie doświadczamy w świecie takim naszym realnym, bo nasza kultura nam na to nie pozwala, czy to też nie skutkuje nie tylko uzależnieniami, ale też większymi kompleksami i takim wstydem własnego ciała, takim niezdrowym wstydem wręcz. Chyba odchodzimy w ogóle od nagości w tym momencie, prawda? A idziemy w kierunku seksualności, tak? Czy to, o czym pan wspomniał, takiego retuszowanego, nieprawdziwego ciała i też zachowań osób. Zgadza się? Ja nie znam badań, które nie znam, może są, które by pokazywały taki związek, o którym pan mówi. Trochę wracam do tej mojej tezy, którą głoszę, że skrajności są niebezpieczne, tak? Nie sądzę, że jesteśmy w kraju, gdzie zupełnie chowamy ciało, prawda? Ale pewnie są takie środowiska czy takie domy, gdzie zupełnie nagość jest rozumiana jako zło, tak? Jako niewłaściwe i później może budzić, powiedziałabym, niezdrową ciekawość, niezdrowe zainteresowanie, tak? I prowadzić do poszukiwania, myślę sobie teraz o różnych historiach osób, z którymi pracuję, do poszukiwania pewnych treści. Może tak bym odpowiedziała na to pytanie. Jest taka teoria pokoju dziecka. Ja jeszcze dodaję dwóch okien w pokoju dziecka. Jedno okno jest bardzo interesujące, drugie okno jest nieinteresujące. To jedno okno nieinteresujące to jest tak, jak się wyjrzy, a tam pan Władek idzie taki skacowany z torbą jakąś, deszcz pada, no nudno jest za tym oknem, ale w drugim oknie, gdzie jest wszystko kolorowe, fajne, gdzie można drugiego człowieka zabić łatwo też, prawda? Zmierzam do pana, gdzie jest pełno nagości takiej fajnej, cudownej, prawda? Jakiegoś seksu bardzo dziwnego, a tak normalnie rodzice w drugim pokoju są, nie rozmawiają. On tylko rozmawia z tym jednym atrakcyjnym oknem, prawda? Jest odpowiedź pewnie też tak, pytanie. Pozwolę się włączyć, bo tutaj wydaje mi się, jakby zapalił mi się taki duży płomień w głowie, że tak naprawdę, nie wiem, czy się państwo zgodzą, że chyba clue naszej rozmowy jest pewien deficyt kultury nagości i cielesności w kulturze polskiej współcześnie w naszej debacie, że my nie rozmawiamy między sobą o nagości, cielesności, jak ją rozumiemy. Jest dużo obłudy. Nie rozmawiamy. Właśnie użyłem tego przykładu z obłudą, prawda? Nawiążę też do pewnego wątku pani doktor wypowiedzi, nazywania części intymnych i kłopotu, które mamy w kulturze polskiej, dość wstydliwego, że o tym w domu nie rozmawiamy. Nie rozmawiamy o nagości, o tym, jak nazywać poszczególne części ciała u mamy, u taty, u dziecka. No i w związku z tym dzieci czy młodzi ludzie są od razu wpychani w sferę publiczną, gdzie padają właśnie łupem różnych przypadkowych informacji, ideologii bądź pornografii, no bo nie wynoszą z domu, z kultury. Środowisko rówieśnicze za chwilę się pojawi. Tak, więc taka uwaga.
Pan jeszcze i później pan z przodu. Tak, tak, zaraz przekażę, ja tylko będę znowu statystyką, bo tych wieczorów odbyłem dużo, więc mogę troszkę też pomóc w tej kwestii. Kraj germański generalnie zdecydowanie chętniej rozbierają się w saunie. Niemcy, Austria, Szwajcaria, ta część bliżej, gdzie nawet w Szwajcarii można terytorialnie po samym terytorium Szwajcarii rozróżnić, że zupełnie inaczej się zachowują Szwajcarzy, którzy mówią po niemiecku, a zupełnie inaczej ci, którzy mówią po włosku. Azjaci wspomniani wcześniej kompletnie są ubrani w saunie. Sauny używają ubrani w stroje bawełniane. Nie w trakcie COVID-u byli w saunie, bo była u nich dozwolona, ubrani całkowicie i z maseczkami na twarzach. Także tak. I jeszcze jedna taka obserwacja odnośnie tej estetyczności nagości, to też myślę, to jest ciekawa obserwacja, że w saunie chętnie rozbierają się osoby, które byśmy uznali tak może brzydko znowu, ale jako mniej estetyczne. Natomiast większy problem z rozebraniem się mają osoby bardzo ładne, bardzo kobiety szczupłe, mężczyźni wysportowani, mają zdecydowanie większy problem, żeby się rozebrać. Myślą, że będą za chwilę oglądani. I wracając do tej lalki Ewy Swobody, to Ewa Swoboda prędzej by swobodnie się rozebrała niż jej lalka. W takim kontekście, tak myślę. Czyli taki lęk przed oceną. No, bardzo dużo rzeczy. Bardzo dziękuję za tę dyskusję. Jedną z takich najcenniejszych rzeczy, jaką stąd wynoszę, to coraz bardziej klarujące się rozróżnienie pomiędzy nagością a seksualnością. Myślę, że jest to absolutnie fenomenalne i fundamentalne. I to, co pan doktor powiedział o tym jakimś deficycie rozmów na ten temat w kulturze polskiej, chyba wynika z tego pomieszania i sklejenia, że nie mamy gotowości na myślenie o nagości, to jest natychmiast spychane w stronę seksualności. Natomiast ja doznałam ogromnego wzruszenia, jak pan mówił o operacjach na otwartym mózgu i pan powiedział, to dopiero była nagość. Ja jestem psychologiem i po prostu poczułam takie wzruszenie, bo ja dopiero zaczęłam rozumieć, co to znaczy nagość. I ja widzę, że ta nagość, ona bardzo się łączy z bezbronnością tak naprawdę. Że ta seksualność, te uwodzenie, te wszystkie takie różne rzeczy, no nie? A ta nagość jest o czymś zupełnie innym. I chciałabym się odnieść troszkę do pytania, które pan profesor zadał na temat jakby rodziców nago przed dzieckiem. Bardzo jestem wdzięczna za obecność i wypowiedź i pani, i pana, ponieważ państwo mówicie o środowisku osób dorosłych. Czyli jak ktoś jest dorosły, ukształtowany, jakby mniej więcej wie, o co chodzi w jego życiu, wie, czego sam chce, wie, na co może sobie pozwolić i potrafi się obronić, to może zupełnie swobodnie dysponować swoim ciałem, czy chce, czy nie chce, na ile chce. Natomiast mi się pojawia takie pytanie, co do pańskiego pytania, jakby poszukując reguły, czy to troszeczkę nie jest tak, że jeżeli dziecko wzrasta w domu, w którym jakby jest eksponowane cały czas na taką nagość, pewnie bezpieczną, to że ono się spodziewa, że poza domem będzie potraktowane w sposób równie bezpieczny, o czym może bardzo, bardzo gorzko i nawet szybciej gorzko się przekonać niż jego rówieśnicy. Nie wkładam takiego dziecka, które było cały czas na gościach, bo ja tego dokładnie nie wiem. To jest jakiś taki szacunek mam, że gdzieś rodzice nade mną płyną, kochają się kulturalni. Pan profesor socjolog, pani profesor, bo tak jedę w poko psychologię, w pan w ogóle. I powiem szczerze, że z drugiej strony mama mnie uczyła takiej pełnej kultury. Była tabu, nie było tematów tabu, był bardzo trudny od najmłodszych lat. Może też w drugiej klasie podstawówki, ile 8 lat miałam i się wtedy przezywało nawzajem Anica Świnica, Natalica Psica, a ja usłyszałam od koleżanki, bo ty miałaś 3 skrobanki. W drugiej klasie podstawówki. I poszłam z tym do mamy i od tego pory też się zaczęła rozmowa o nagości, o bliskości. A też uprzedzała mnie, że to, co tutaj jest, no to musisz troszeczkę to ważyć, jak idziesz do ludzi. Ale no ja mam do dzisiaj wyluzowaną bardzo mamę, oby jej tak 81 lat. No i właśnie dlatego zastanawiam się, czy pani nie jest chlubnym wyjątkiem, który, nie wiem, czy potwierdza reguły, bo ja się zastanawiam, jak to jest w takiej szerszej skali wobec tego. Czy zechcielibyście państwo skomentować? Ja myślę sobie, wracam do tego, o czym powiedziałam, że jeśli jesteśmy od początku na przykład przyzwyczajeni do picia z filiżanek, przepraszam, taki przykład daję, tak? No to myślę sobie, że wszyscy piją z filiżanek i dlaczego nagle ktoś pije ze szklanki?
Tak? To jest kwestia wyjścia z tego domu, z tego rodzinnego domu i wytłumaczenia. Tak? I rzeczywiście to, o czym, na co pani zwróciła uwagę, że zupełnie inaczej będę ciało postrzegać, nie jak to zagrażające, ale jeśli dziecko wychodzi do środowiska szerszego, szkoły, przedszkola, gdzie zupełnie inaczej jest postrzegana nagość, prawda? No to myślę, że może. Ja nie znam takich badań, może są jakieś badania, ale myślę, że może być narażone po prostu. Właśnie to pani to bardzo ładnie powiedziała, że dorosły, jak ma ułożone pewne rzeczy, to się ochroni, obroni, prawda? To ja mam w tym kontekście dwie kwestie chciałabym poruszyć. Pierwsza to jest nagość z punktu widzenia feminizmu współczesnego, bo zauważyłam taką tendencję w mediach społecznościowych, w szczególności na Instagramie, że właśnie osoby z tego nurtu feministycznego wstawiają swoje nagie zdjęcia czy półnagie, ale tak paradoksalnie w celu normalizacji właśnie ciała, szczególnie kobiecego, a nie uprzedmiotowania go właśnie jakiegoś takiego, mam wrażenie, że jest w tym zawarta jakaś taka chęć odseksualizowania po prostu kobiecego ciała. I no właśnie, interesuje mnie to w takim kontekście, że zazwyczaj to ten nagi wizerunek kobiecego ciała służył uprzedmiotowaniu go. A druga kwestia jest taka, że brakuje mi trochę jakiejś literatury chrześcijańskiej o nagości, a wydaje mi się, że to jest bardzo taki fundamentalny temat, bo pojawia się nawet w Księdze Rodzaju chociażby. I czy może polecają państwo jakieś książki na ten temat? Jan Paweł II mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Ale to jest teologiczne, ciężka. Będą warsztaty w następne trzy czwartki. Zapraszam, będziemy czytać ten tekst właśnie o takiej nagości rozumianej pierwotnie, duchowo. Więc. Ale zdaje się, że również takie naukowe odniesienia i nie tylko właśnie do słów Jana Pawła II i też odniesienia do księgi, o której pani wspomniała, że one są. Ja teraz nawet szukując się tutaj na to spotkanie czytałam, ale oczywiście nie pamiętam tytułu, mogę sięgnąć artykuł, tak, który właśnie omawiał to rozumienie i zdaje się, że pan doktor cytował właśnie ten artykuł. Natomiast mogę, Marku... Jeszcze... Też pewnie nie pamiętam, ale ksiądz Drzewiecki, też miałem w ręku książkę, bo parę tam przerzuciłem przed tym spotkaniem i on też o ciele i o nagości sporo pisał. Książka z 2012 roku, nie pamiętam tytułu. Ale tak było. A poza tym swojego ulubionego księdza poproszę Piotra, żeby poszperał i podesłał pani coś tam. A jeszcze do pierwszego, do tej pani pierwszej refleksji. Myślę, że nie, może być tak, że jest potrzeba oddzielenia właśnie nagości, to o czym mówimy, od seksualności i też od intymności. Może nie tyle oddzielenia, bo to się nie da oddzielić, ale żeby pamiętać o tym, że to nie musi być jednoznaczne, tożsame, prawda? Tylko i wyłącznie, tak? Wracając do tych zdjęć na Instagramie. Z drugiej strony, ostatnie słowo powiem, no, manifestujemy też coś swoim ciałem, tak? Myślę sobie, profesor jest specjalistą od mediów, że po coś wrzucamy jakieś zdjęcia, coś chcemy w ten sposób wyrazić, tak? Tak samo ubiorem, kolorem włosów, fryzurą, jakoś tą mową ciała. Coś prezentujemy. Może rzeczywiście to, o czym pani powiedziała. Zresztą pan doktor, zapowiadając tą debatę, przytoczył takie badania CBOS-u, że 41% chce się pokazywać. Natomiast odnoszę się do pana, że dlaczego ci mężczyźni, którzy trochę inaczej wyglądają, to tak się eksponują. No ja myślę, że to mniej więcej dlatego, że młodzi też się w mediach tak pokazują. On nie może w mediach, to się na plaży tak pokazuje. No przecież niech pan pojedzie do Turcji, jak ci stoją tacy chłopcy, no i się tak eksponują bardzo. I to jest takie nieestetyczne wtedy, bo oni narzucają to koniecznie. Musisz obejrzeć, zobacz, jak ja jeszcze jestem, jeszcze jest, zobacz, jeszcze tam mam coś, no.
Ja chciałem tylko dodać jedno zdanie do tego, co pani mówiła przed momentem a propos bezpieczeństwa. Dzieci, które się wychowują w rodzinach bardziej lub mniej otwartych na seksualność, to czytałem niedawno książkę Agnieszki Stein, psycholog, pedagog, pani pewnie wie lepiej, Nowe wychowanie seksualne. I ona tam przytaczała takie przykłady, że dzieci z rodzin, w których seksualność i nagość nie jest tabu, są bezpieczniejsze, bo w sytuacji, kiedy ktoś obcy proponuje im seksualność, nie mają żadnych oporów, żeby przyjść do rodziców i o tym porozmawiać. Z kolei dzieci z rodzin, w których ta seksualność jest tabu, nie mają takiej swobody w zwierzeniu się z tego swoim rodzicom, bo musiałyby złamać to tabu, które jest w ich rodzinie dotyczące seksualności. Albo boją się, prawda? Boją się, że robią coś złego. Bardzo ważna uwaga, tak. Drodzy Państwo, powoli zmierzamy do końca, ale jeszcze oczywiście proszę. Chciałam jeszcze taką dygresję a propos właśnie aktów czy pornografii. Ja też jestem po studiach artystycznych i miałam taką sytuację, że na koniec tam zaliczenia ocenialiśmy swoje prace i profesor mnie poprosił o ocenę prac mojego kolegi, który narysował akty. No i się mnie pyta o opinię. Ja mówię, wie pan co, no dla mnie to już podchodzi pod pornografię. No mój kolega tam oburzony oczywiście, jak to i tak dalej, przecież on tu narysował kobietę. I mój profesor, bardzo mądry człowiek, to starszy, taki z doświadczeniem, mówi do niego, wiesz co mówi, wiesz jaka jest różnica między pornografią a erotyką? Że w erotyce, w akcie widać piękno kobiety. Widać jej uczucia, jej duszę, co ona przez to wyraża, w sensie nie wiem, rozkosz, dobrze się czuje w swoim ciele, a pornografia uprzedmiotawia, czyli jesteś jako obiekt seksualny. I mój kolega drugi przyniósł też akty i ja mówię, to jest piękne, to jest akt, mówię, to jest to, to jest po prostu piękna kobieta, na którą ja jako kobieta też mogę patrzeć. I to było dla mnie takie piękne. Później zaczęłam to mężczyznom też tłumaczyć, że jak to jest, że na przykład kobieta może być ubrana i to jest pornografia, a naga jest erotyką. To taką dygresję a propos, że jeżeli jest kobieta, którą ja mam namalować czy narysować, no to nie jest pornografia, bo ja mam ukazać jej piękno, jej ciała. Jeżeli ona stoi, nie wiem, w jakiejś pozie, tak? Zazwyczaj na artystycznych studiach no to są erotyczne akty niż pornografia, no chyba, że tam, no już tam nie będę wchodzić w jakieś profesorskie, ale raczej właśnie to jest to. Jest też taka bezpieczna atmosfera, że ta kobieta, która pozuje, też czuje się właśnie dobrze. I tam nagość może być. Tak, i dlatego... No. Takie jeszcze do tej refleksji tej pani i tego, co pani mówiła we wstępie swojej tutaj wypowiedzi. Chciałabym zapytać, czy właśnie tej nagości, intymności nie powinniśmy rozpatrywać w kontekście osoby jako całości, prawda, jako z całym jej bogactwem, bo to jest takie troszeczkę spłaszczenie jakby tematu. Absolutnie, tak. To, o czym mówiłam, o tym modelu, mówię o tym, z czym pracuję, tak, czy w jakim obszarze robię badania, biopsychospołecznym, tak, że oprócz nagości, oprócz ciała są emocje, są myśli, jest duchowość, prawda, są relacje z innymi. Bardzo dziękuję, że pani na to zwraca uwagę, tak. My dzisiaj się skupiamy na tej nagości, myśląc też może o jakimś deficycie mówienia o tym, ale również w kontekście tego, że To, o czym pan profesor powiedział, że spotkał się na konferencji, zostali w strojach kąpielowych, tak, i rozmawiali sobie, prawda, i spokojnie relaksowali się, tak, ale rozumiem, wymieniali myśli intelektualne, tak, czyli nie tylko ta nagość. Ale też myślę o tym, że bardzo ważne, żebyśmy rozmawiali, żebyśmy się nie bali mówić o tej nagości, rozdzielali. I też tak sobie jeszcze trochę się, Marku, oburzyłam, jak tam o tych w Turcji mówiłeś, czy gdzie, co tam stoją. Dlatego, że pomyślałam sobie, że właśnie to jest bardzo ważne i tak jak pracuję z moimi pacjentami, żeby akceptować swoje ciało. Ja uczę pacjentów polubić swoją nogę, swoje udo,
swoje ramię, tak? Że to jest też bardzo, bardzo ważne. Może pan komuś tak może proszę, tak ostentacyjnie. Może, dlatego ja o tym powiedziałem. Ja nie mam nic przeciwko temu. Niech sobie stoją, tylko no mi się bardziej nie chce. Skromnie. No myślę, że starsze kobiety stojące przy płocie na Podlasiu w jakichś wzorzystych strojach też mogą coś pokazywać swoją, emanować swoją, prawda? Więc to jest chyba nie pozapłciowe, tu bym bardziej raczej to jest. No bo widzę, że się nie skończy, przed 24 dzisiaj nie wyjdziemy. Nie spodziewałem się takiej żywiołowości. Ja chciałam nawiązać też właśnie do tej krytyki ciała, które było nie według kanonów naszego piękna. Ja skończyłam kursy masażu, gdzie uczyliśmy się, że ciało ludzkie jest świątynią i jest tak jak człowiek, każdy z nas dba o tą swoją świątynię, to tak ona wygląda. I jest albo bardziej zadbana, bardziej wysprzątana, czysta, błyszcząca, albo z jakichś powodów nie mamy w sobie tych zasobów, tego czasu czy siły, żeby o swoje ciało zadbać. Też studiuję psychologię i widzę, że na przykład zaburzenia odżywiania są bardzo częstą przyczyną tego, że ciało wygląda może nie idealnie, ale one wszystkie one są wierzchołkiem góry lodowej i są tylko emanacją problemów wewnętrznych ludzi, pewnych deficytów, często ciągnących się gdzieś z dzieciństwa. Więc mnie osobiście boli mówienie o, nie wiem, ludziach z brzydkim ciałem, bo to są ludzie po prostu. I każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas ma jakieś niedoskonałości. Zresztą ostatnio byłam z synami u ortopedy i właśnie mówię, że mój syn jeden się trochę garbi, a drugi coś nogę, w kostce mu tak krzywo. I ortopeda mi mówi, nie ma ludzi idealnych, każdy z nas ma coś. I też fajnie o tym pamiętać, że my wszyscy coś mamy. Mi chodziło o to, że ten chłopak jest totalnie zaniedbany. Po prostu był bardzo... Nie wstydził się tego. Ja się bał się okryć ręcznikiem. Po prostu no, byliśmy po tej części, gdzie nie powinniśmy być, a już nie było miejsca po naszej części, gdzie tam jest prawda tej nagości, jest bardziej schowane, jesteśmy w krzakach. Ja to powiedziałam, nie jest to akcent dyskryminacyjny z mojej strony. Bo to jest, śmiałam się, prawda, nie mam tego, nie chciałam tego. I tam sobie jakby spotkanie, bo to ma na dużo wobec wtórnej. Chciałam być miła, nie wiem, ale tak to tempowało naprawdę. On mówi ci, że... Bądźmy mili dla siebie, to podstawa, tak. Bardzo dobrze. Ale na debacie tak. Możemy sobie porozmawiać. Tak, prawda, Marku? Tak. Muszę się wytłumaczyć. Ja swój pierwszy tekst, jaki tam tak zwany naukowy napisałem, to zacząłem od cytatu, że niepełnosprawność uwodzi, a cytowałem jednego z rzeźbiarzy i zapomniałem, jak on się nazywa. Także nie, ja doceniam ciało, które inaczej wygląda, bo odmienność też jest uwodząca i inspirująca. Właśnie cudowne jest to, że tutaj różne zawody się wypowiadają. Ja jestem aktorką i miałam okazję brać w takich projektach udział typu magia na gości. Najpierw miałam rozmowę z panią psycholog, która nie interesowała się, czy ja się wstydzę, czy nie, bo ogólnie no, aktorzy, no to dla nas ciało jest narzędziem. Bardziej tutaj ona się skupiała na tym, co ja mogę powiedzieć, żeby nie urazić tych mężczyzn, którzy będą w tych kapsułach. Więc tutaj mężczyźni są bardzo wrażliwi na punkcie tego. Ale też mam takie doświadczenie jako influencerka, gdzie znam dużo tych Insta gwiazd, które robią sobie bardzo dużo operacji plastycznych, gdzie cały czas siebie nie akceptują, gdzie wystawiają to swoje ciało na ocenę, i mimo wielu pozytywnych opinii, one dalej siebie nie kochają i dalej chcą, dążą do jakiegoś ideału, które sobie wymyśliły, a którego i tak nie potrafią zaspokoić. Dobrze, że ja nie mam takich myśli, bo bym właśnie... Nie mam zwyczaju mówić dwa razy, ale tutaj aż mnie męczy, bo jak pan wyjechał z tą Turcją, to ja muszę z Brazylią. Nie, dlatego, że ja chyba jestem też takim produktem tak zwanego polskiego społeczeństwa, gdzie są pewne braki w tej materii, w rozmowach rodziców z dziećmi. I pamiętam świetnie te swoje własne kompleksy, które straciłam. Nawet wczoraj o tym mężowi mówiłam, że z moimi kumplami w Polsce no, nie miałam odwagi iść na plażę, nie miałam odwagi się odsłonić. I to takie poczucie straciłam dopiero, jak wyjechałam do Brazylii. Tam na Copacabanie zobaczyłam właśnie przekrój ludzi. Tam nikt się nie prężył, ale były osoby,
osoby, które pani pewnie też by się podobnie poczuła. Ja sobie pomyślałam, ludzie, przecież oni się niczego nie wstydzą, a potem pomyślałam, ludzie, przecież to jest normalne. Nie. Mikrofon, prosimy mikrofon, bo ja się o pana martwię z tyłu. Przesympatyczny człowiek, inteligentny, jednak tutaj nie miał pewnego wyczucia, tak. Ja jestem bardzo otwartą osobą, bardzo, bardzo też niezależną, nieskrępowaną. Jednak gdzieś miałam taki odruch, że skoro nie jesteśmy do końca na naszej miejscówce, to o tym mówię. No właśnie tak, ale nawiązanie do Copacabany, to proszę pani, tam trzeba na Golasa chodzić, bo okradną. No jak, ale cytowałem na początku, że nawet 10 rozbójników nagiego nie okradnie. To prawda. W każdym razie Brazylia ma to do siebie, że tam oni mają dużo większą też koncentrację na ciele, ponieważ to spektrum jest dużo większe, że się widzi dużo bardziej zaniedbanych ludzi, a jednocześnie jak są zadbani, to są naprawdę na topie, ale widać, że w ogóle ten wątek ciała tam jest bardziej oswojony. I też... Też. Natomiast przez cały czas trwania tej debaty, no chodzą mi po głowie te słowa piosenki starszych panów naszej Kaliny Jędrusik, że we mnie ten seks jak chwast ją zagłusza, nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Czy my trochę nie o tym cały czas mówimy? Dokładnie, myślę, że to jest dobry cytat, żeby zakończyć naszą dyskusję. To się wytnie. Bo just też. Bardzo dziękuję. Dziękuję za ten wątek. Oczywiście pod wszystkim jest osoba, każdy z nas, indywidualność. Nikt nie chce być uprzedmiotowiony i traktowany jak rzecz. Cieszę się z tej dyskusji, z tego rozróżnienia między seksualnością, cielesnością, intymnością. Z tego, że jest deficyt mówienia o tym w kulturze polskiej. Że jest wiele jeszcze do zrobienia w tej materii. Bardzo dziękuję za takie otwarte głosy osób z różnych środowisk. Że udało nam się naprawdę podyskutować dogłębnie ten temat, żeśmy z wielu stron obrócili. Każdy coś dla siebie wyniesie. I każdy tutaj, myślę, wniósł wiele mądrych uwag. Bardzo dziękuję. No żal mi się z Państwem rozstawać, ale no niestety musimy się rozstać. Deficyt sprawia, że będą Państwo chcieli więcej tych debat, więc czekamy na prośby i podania i maile, żebyśmy je organizowali. Dziękuję. Podziękujmy brawami naszym bardzo gościom. Dziękuję. Ktoś mnie zapytał, co jest najważniejsze w pedagogice, to czytajcie Korczaka, żadnych innych książek nie musicie. Natomiast jedno, rozmawiajcie. Koleżanka mi ta, jak mam wychowywać dziecko. Rozmawiaj. Koniec. Rozmowa to też forma gości. Prawda? Już skończyliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.